Cześć, witam was Energik w źle nagranym, źle nazwanym podcaście, czyli Gralogi. Ale nagranym też będzie nagranym źle, też będzie to źle. Dzisiaj. Jak zwykle moim oczywiście rozmówcą jest Bartek, Bart Jakubczyk, siemanko. Siemanko. I dzisiaj wybraliśmy sobie temat filmowości gier, bo Bartek był na Mission Impossible i mówi, że musimy ten temat pocisnąć. Ja ostatnio z filmów nie widziałem nic ciekawego. Tylko trailer widziałem. Widziałem trailer fajny, tyle mogę powiedzieć. Dlaczego? Film się nazywa Sisu, nie wiem, czy słyszałeś. Tak, tak, mam do nadrobienia, ale w polskich kinach już nie ma. Tak, jeżeli ktoś szuka totalnie bezmózgiej rozwałki, przesadzonej z flakami, które są... To jest taka groteska, nieobrzydliwa, czyli taka bardziej komiksowa przemoc, to jest... Bardzo polecam, naprawdę John super Wick, sprawa. Podobno reklamują to jako John Wick z nazistami. Także całkiem nieźle. No ale pogadamy dzisiaj sobie o filmowości w grach. Temat jest bardzo szeroki i myślę, że nie wiem, czy nam się uda to dzisiaj zmieścić w półtorej godziny, czy będziemy to rozwlekać na jeszcze jeden podcast. Zobaczymy, bo no nie jest no to języki takie... Języki mogą nam się rozwinąć bardzo mocno, tak, prawda? Tak, nie jest to taka prosta sprawa. Bo filmowość w grach to nie jest jakby jedna rzecz, która jest znamienna dla danego tytułu. To mogą być mnóstwo innych, różnych technik, elementów, które mogą się łączyć, mogą działać osobno. Natomiast cofnijmy się do tych czasów na początku zamierzchłych. Z czasów, kiedy no, gry wyglądały jak wyglądały, były to gry 8-bitowe i... Wtedy ta filmowość była nikła. Ale pytanie, no, czy była, czy nie specjalnie. Było? No właśnie, to jest właśnie ciekawe zagadnienie, bo prawdopodobnie zgodzimy się z tym, że pierwszą taką bardzo filmową grą będzie Dragon Slayer od Dona Bluffa na Laserdisku. Jedno z pierwszych skojarzeń w ogóle, które mam, jeżeli mówimy o prehistorii gier wideo, to tak. Tak, bo to była gra, która wykorzystywała już grafikę animowaną, rysowaną. Nie była to grafika tak naprawdę komputerowa, ona była doczytywana z laserdisku. Natomiast jeżeli spojrzymy na komputery 8-bitowe i znajdziemy tam kilka tytułów, które również taką oprawę, może nie taką oprawę, ale tą filmowość oferowały. Najstarszym tytułem, jaki kojarzę, to jest Defender of the Crown od CinemaWare. Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle tą grę. Nie, nie kojarzysz. Nie, próbuję coś sobie przypomnieć, ale jak powiedziałeś o 8-bitowości i o filmowości, jak mój mózg połączył te dwie rzeczy, to pojawił się E.T. Oczywiście z filmowością niespecjalnie ma coś wspólnego, ani z dobrą grą, ale to było moje pierwsze skojarzenie w tamtym czasie. Natomiast szukam w głowie, ale nie znajduję żadnego obrazu. Defender of the Crown pojawił się w 1986 roku. Był to tytuł, który był tak naprawdę, można powiedzieć, jednym z tytułów na Amigę, który rozpoczął szaleństwo amigowe. Tak naprawdę oferował on świetną oprawę, ale ta gra pojawiła się też wcześniej na chociażby Commodore C64. I bardzo często, gdy mówi się o Defender of the Crown, wspomina się niesamowitą oprawę, która w tamtym czasie tej grze, ta gra oferowała. Była to strategia, gdzie wcielaliśmy się w jednego z lordów, który miał chyba podbić, o ile dobrze pamiętam, Anglię. I polegało to na tym, że tworzyliśmy swoje wojska, przesuwaliśmy je, były jakieś walki, no i tutaj właśnie wchodziły te elementy, które bardzo były filmowe, przynajmniej takie nam przywoływały na myśl filmy z lat 60., czyli tam Robin Hood, Ivanhoe, tego typu rzeczy. Pamiętam jedną z taką scenę, jest sytuacja, kiedy walczymy w zamku na miecze, palą się pochodnie i z tyłu widać takie ogromne cienie naszych postaci, które też się poruszają. No było to naprawdę filmowe. Bardzo często ta filmowość składała się tak naprawdę z statycznych screenów, ale tak naprawdę czegoś takiego jeszcze nie było nigdy na ekranach komputerów i to w mojej opinii była jedna z pierwszych gier, która oferowała właśnie tą filmową narrację, że tak powiem, która naprawdę wypadała świetnie. Jeżeli chodzi o... I tutaj od razu wrzucę drugi tytuł, również 8-bitowy, Iron Lord, nie wiem czy słyszałeś, na C64. Słyszałem, ale nie miałem okazji zagrać. To też była gra, która też się działa w Anglii chyba właśnie w tych czasach rycerzy, że tak powiem, bo nie wiem dokładnie, który to był rok, ale też właśnie oferowała... Ale średniowiecze ogólnie. No tak, też oferowała właśnie taką oprawę
oprawę filmową, że tak powiem, ale ogólnie samo CinemaWare, samo to studio, ono przez lata będzie tworzyło gry, które będą troszkę takimi właśnie filmowymi. Bardzo znana jest taka seria była TV Sports, nie wiem czy kojarzysz. Też nie kojarzysz. To też, to mi się nie obiło o uszy. Najbardziej znany był TV Sports Basketball, który przypominał, sama gra przypominała właśnie mecz oglądany w telewizji, łącznie z zapowiedzią prezentera, taki wiesz, tak było to, taka wiesz, cała przeniesienie cię na kanapę twojego salonu, jakbyś faktycznie oglądał mecz, w tą stronę to, poszli, okej. Okay. To były jakby pierwsze moje takie skojarzenia, jeżeli chodzi o gry filmowe i to, co one oferowały, czyli taką naprawdę filmową grafikę. Pamiętajmy, że był pewien problem w latach, no, 80., na początku 90. Ta filmowość nie mogła być zbyt rozbudowana, bo problemem był nośnik. Na dyskietkach nie można było tego zmienić. No ale dobra, taki był długi mój monolog, teraz oddaję ci głos. Powiedz, jakie jest twoje pierwsze skojarzenie, kiedy myślisz o filmowości w grach? Jaki tytuł pierwszy ci się narzuca na myśl? Wiesz co, no ja skopiuję po tobie, bo to nawet zaraz, zanim zaczęliśmy nagrywać, wspomniałem ci, że pierwsze, o czym myślę, jeżeli mówimy o starych czasach, to będzie właśnie Dragon's Lair, gdzie mi się, bo to bardzo podoba w ogóle z perspektywy czasu, jak oni w tamtych latach świetnie z tego wybrnęli, no bo my de facto oglądaliśmy film animowany. No, jedyna opcja była taka, że mieliśmy kilka ścieżek, które zostały nam odtworzone, no i albo nam się udawało iść dalej do kolejnej ścieżki, która zostanie odegrana, no albo nie. Więc z jednej strony, jeżeli chodzi o rozgrywkę, to jest bardzo prosta rzecz. Pomijam fakt, że to była gra, która była naprawdę wciągająca, w to się grało przyjemnie. Czy była skomplikowana? Absolutnie nie. Czy była trudna? Jak najbardziej tak, no bo to była gra, która oczywiście poziom trudności miała wyśrubowany, ginęło się bardzo często. Bardzo często trzeba było, no nie dochodziło się do tych kolejnych wstawek, które mogły być odtworzone. Natomiast poruszyłeś dwa ciekawe elementy, które chciałbym troszkę rozwinąć. Pierwsza rzecz, czyli te początki filmowości, bardzo fajnie zaznaczyłeś kwestię teł, które tak naprawdę one grały często pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o pokazanie skali. Często też, jeżeli mówimy o filmowości, myślimy o swego rodzaju epickości. Więc jeżeli to właśnie będą gry oparte na średniowieczu, na tamtych czasach, no to oczywiście tła, które mają odpowiednie to wszystko oddawać. Czy to się udawało? Często tak. I właśnie te pierwsze podrygi, to był drugi plan, który pokazywał nam coś wielkiego, coś spektakularnego. To była bardzo fajna rzecz, ale z drugiej strony przecież nie tylko tła, nie tylko grafika jest tutaj odpowiedzialna za elementy filmowości. Ja bardzo często myślę o narracji, o tym, jak ktoś nas wprowadza, i tutaj narracja może polegać na kilku sposobach. To może być faktyczny narrator, który będzie opowiadać historię. Wiemy doskonale, że w wielu grach to jest bardzo popularna praktyka, gdzie właśnie ten głos z boku, ten narrator prowadzi nas przez historię. Jeżeli oczywiście aktor, który za tego narratora jest podstawiony, spisuje się w roli, no to my tą imersję zaczynamy mieć coraz lepszą i wchodzimy w ten świat, więc to jest jeden z takich elementów. Tych elementów, jak sam zaznaczyłeś, jest dużo. Ja chciałbym, żebyśmy spokojnie sobie przez nie przechodzili, ale tak, jeżeli chodzi o te pierwsze podrygi, tak jak powiedziałem, to będzie oparcie na prostych grafikach, które starały się przynajmniej pokazać nam spektakularność, często pokazać epickość starć. Czasami no, na bank pamiętasz dużo takich momentów, gdzie była rozgrywka faktyczna, po czym po chwili wchodziły tła, na których były zarysy historii, i te tła już mogły pozwolić nam na lepszą grafikę, na pokazanie de facto jakiegoś ogromu skali tego wszystkiego, co się działo w grach. No bardzo często tym elementem filmowym w całej grze, bardzo często jedynym, było intro tak naprawdę, które wprowadzało, nie? Nawet na dyskietkach pojawiały się intra, które do dzisiaj są, można powiedzieć, w pewien sposób kultowe. Jednym z nich jest na przykład intro do pierwszego Syndicata, które widziałem niezliczoną ilość razy, a które było właśnie, odstawało całkowicie, bo to było właśnie, to było też znamienne w latach 90., że intro było zawsze lepsze niż to, co potem żeśmy dostawali, nie? Że tam była ta oprawa niesamowita, a potem gra była zdecydowanie prostsza. I mnóstwo gier w którymś momencie było tak, że każda gra musiała mieć to intro. Gracze tego oczekiwali, tak? To był ten krótki moment, kiedy gra bardzo blisko styka się z filmem, i potem oczywiście następowało znowu, że one się
rozchodziły i następowała całkowita rozgrywka, znaczy rozgrywka, na przykład gra była platformerem, tak? Na przykład Super Frog jest dobrym przykładem. Było świetne intro, nie? Z żabą, która piła Lucozadę. Chociaż chyba później to zmienili, bo tam chyba była jakaś, mieli jakieś prawa autorskie od tej Lucozady. I potem następowała rozgrywka, która była typowym platformerem widocznym z boku. Także to było jakby mi to się już... wydaje. No. Mi się wydaje, że oni mieli takie podejście na zasadzie, musimy cię mocno nahypować właśnie dobrą wstawką, dobrym wejściem, żebyś ty jeszcze na początku gry na tym hypie trochę pojechał i później mógł tą grę łyknąć, żeby troszeczkę w tą stronę podejść, ale tak, jeżeli dobra była wstawka, no to ewidentnie wciągało się w tą grę. No, wielokrotnie miałem taką samą sytuację, że to, co powiedziałem przed chwilą, dobra wstawka, dobre intro i chciało się w to grać. Nie oszukujmy się, nasza wyobraźnia bardzo lubi uzupełniać niedoskonałości. Myślę, że lata 80., 90., początek na pewno jest świetnym przykładem, gdzie gry, no jak wyglądały, wszyscy wiemy, więc nasza wyobraźnia uzupełniała to. Zresztą nie bez powodu widzimy wielokrotnie w tych czasach sytuację, że ktoś opisuje starą grę, do której wrócił i mamy takie klasyczne, wiesz co, ta gra we wspomnieniach wyglądała lepiej, tak? Więc to był standard. Nasz mózg uwielbia troszeczkę nam to podkoloryzować. No i myślę, że to też była część tej takiej magii, która wtedy była na naszych ekranach rozgrywana. Świetne intro, a to, że postacie później były na przykład pikselowe, to już jest inna kwestia. My widzieliśmy, jak one wyglądają w intrze, jak wyglądają ładnie zrobione, więc później można było już grać. No ale nie zawsze przecież tak było. Myślę, że lata 90. to jest ten taki świetny okres, do którego warto wrócić, jeżeli chodzi o tak zwane FMV. I to nie tylko jeżeli chodzi o intra, bo te jak najbardziej zaczynały być coraz lepsze. Zaczynanie wykorzystania podstaw motion capture z technologii, która po dziś dzień jest świetnie rozwijana i wykorzystywana, ale też przecież gry oparte na FMV. W tym momencie mieliśmy świetny kontrast, bo nagle z jednej strony jest grafika komputerowa, no, lepsza bądź gorsza, w zależności od systemu, możliwości sprzętu i tak dalej. Z drugiej strony mamy próbę pokazania nam, słuchaj, grasz jakby w film, czy to jeszcze film, czy to jeszcze gra. I to też zaczynało się mnożyć. Oczywiście na obecne czasy to odeszło dość mocno do lamusa, czasami się pojawia, ale FMV-ki w latach 90. wiodły dość duży prym. Ja jeszcze wrócę na chwilę, bo wybiegłeś do przodu, a jeszcze chciałem tutaj zabłysnąć intelektualnie i połączyć te dwa... O, przepraszam cię bardzo. Nie szkodzi. Połączyć te dwa wątki, czyli Dragon's Lair i z drugiej strony ten temat, że intra odstawały od faktycznej gry. I chciałbym tutaj połączyć, bo łączy je tak naprawdę jedna gra i jeden twórca. Jest to Eric Shai i jego gra Another World, która tak naprawdę by nie powstała, gdyby nie Dragon's Lair, bo Eric Shai, widząc Dragon's Laira, zastanawiał się, czy jest możliwe to zrobienie takiej narracji, w takiej jakości, takiej animacji, ale żeby to się mieściło na dyskietki. No i Eric Shai tak naprawdę znalazł na to sposób, przenosząc całą grę na grafikę wektorową i tak naprawdę troszkę nie wiedząc o tym, dał początek grom, które się nazywają Cinematic Platformery, czyli tak. No jak sama nazwa mówi, platformery kinowe, tak można to powiedzieć, można tak nazwać. Another World też oferował jedną bardzo ważną rzecz, która tak naprawdę, niektórzy uważają, że pierwszy był tutaj Hideo Kojima, jego Metal Gear Solid, czyli wykorzystanie intra, może inaczej, nie korzystanie z prerenderowanego intra, tylko zrobienie intra na silniku gry. Eric Shai był pierwszy. Oczywiście później to zrobi Hideo Kojima w Metal Gear Solidzie na PlayStation, ale Eric był faktycznie tutaj pierwszy. Dzięki temu było płynne przejście samego intra do rozgrywki. No i jeszcze to, co warto wspomnieć, co dzisiaj jest cały czas wykorzystywane w cinematic platformerach, które są nadal bardzo popularne, bo chyba niedługo to Trine wychodzi, piątka, o ile dobrze kojarzę. Tak. No, to, że Eric zdecydował się nie tylko pokazywać grę na jednym planie, ale pokazywać dalsze plany lub bliższe, na których też coś się działo. Dzięki temu to jakby podbijało całą tą filmową narrację. No, zaczęła się gra perspektywą. Tak, znaczy tam akurat, on akurat perspektywą, znaczy tak, no korzystał, że z bliżej dalej, tak, faktycznie tutaj jeszcze wtedy nie było czegoś takiego jak głębia ostrości, więc wszystko było tak samo ostre, ale faktycznie robiło to wrażenie wtedy na tamten czas. No i tak naprawdę Eric tutaj też można powiedzieć, że był troszkę pionierem
takiego jeszcze szczątkowego motion capture, bo tam te sceny, kiedy podjeżdża Ferrari albo podnosi broń, on faktycznie nagrywał to na kamerze dzięki użyciu specjalnego systemu, który się nazywał Genlock, i na Amidze potem pieczołowicie odrysowywał klatka po klatce swoją rękę, żeby ten ruch tej ręki, czy otwierania puszki, czy czegokolwiek był właśnie zachowany. No ale dobra. To były czasy takie... Widzisz, i ja chciałem w tym momencie też zabłysnąć, ale mój mózg zapomniał standardowo słowa, mianowicie jak się nazywa profesjonalnie ta technika, jeżeli chodzi o tworzenie, czy też nagrywanie filmu, a później przerysowywanie tego klatka po klatce, rotoskopia. Ale mówisz rotoskopia... o Amiga Genlock? Rotoscoping chyba o to ci chodzi. Właśnie, tak, dokładnie o to. I widzisz, dziękuję, prawie pomogłeś mi zabłysnąć, ale zabłysnąłeś ty. Jednak wiesz co, też fajną rzecz poruszyłeś i chciałbym wspomnieć o tytule, który tobie jest bliski. Mi też, ale po tym co widziałem, kiedy rozmawialiśmy o grach z PSX-a, ty jesteś dużo większym fanem ode mnie tego tytułu. Mianowicie Neverhood, bo zaczęliśmy mówić tutaj o animacji platformerów. No i Neverhood ewidentnie, tutaj może nie w sam platformer, bo to była bardziej przygotowana, ale jeżeli chodzi o animację poklatkową i wykorzystanie jej w grze wideo, świetnie się wpisywał, więc wiemy doskonale, że animacja poklatkowa, jeżeli chodzi o filmy animowane, krótkie bądź dłuższe, jeżeli chodzi o filmy dla dzieci, no ona od lat była stosowana, natomiast w grach wideo jest to rzadkość, przynajmniej z mojej perspektywy, jakby nie jestem w stanie przypomnieć sobie wielu tytułów, ale Neverhood nie dość, że był rzadkością, po pierwsze robiąc to, po drugie robił to dobrze. No i ta gra też troszeczkę powstawała, no właśnie przez to, nie oszukujmy się, animacja poklatkowa to jest sporo czasu, to jest sporo roboty, no i jednak trochę ludziom zajmie, zanim doprowadzi się ten twór do końca. Była taka gra jeszcze Agent Gliniarz, czy pamiętasz, nie wiem, ona chyba rosyjska jakaś firma ją robiła. I też właśnie nie, była... Czekaj, ja muszę to sobie zapisać, po prostu tytuł, tytuł jest Agent tak Gliniarz. Dobry. I tam właśnie też było coś takiego, że wykorzystywano animację poklatkową, jak sama nazwa wskazuje, te postacie chyba były z gliny zrobione, ale wyglądały jak z plasteliny. No jeszcze był taki gra, która się nazywała Platypus, to była strzelanka, gdzie leciało się w lewo i też wszystko było zrobione z plasteliny, o ile dobrze pamiętam, ale faktycznie tutaj Neverhood jest absolutnie totalnym wyjątkiem, jeśli chodzi o animację poklatkową. Mało gier wykorzystywał, po prostu było drogie. To było po prostu niesamowicie drogie. I gdy ogląda się program, bo na płycie z Neverhoodem jest nagrany making of na końcu, jak oni to robili, ile to robili, ile to czasu wymagało, to ja się nie dziwię, że nikt to nie szedł. No to było po prostu zbyt drogie. No dobra. Ale wróćmy do tych naszych FMV-ek, bo tak naprawdę historia FMV-ek to lata, powiedzmy te już bardziej znane, bo wiadomo, że tam możemy dorzucić jeszcze Wild Gunmana z 1974 roku, ale to nie do końca była gra cyfrowa, tylko bardziej na wpół mechaniczna, więc ja bym tutaj tego nie zaliczał, także raczej tam 83 rok, czyli mamy tutaj Dragon Slayera, Space Ace, czyli jakby też gra Dona Bluffa, tylko dziejąca się w kosmosie, ale pojawiają się też inne gry na laserdyskach. Jednym z takich tytułów, który ja świetnie zapamiętałem, bo miałem okazję w niego zagrać na automacie, był Astron Belt. Nie wiem, czy kojarzysz Astron Belt. Nie. A już myślałem, że pójdziesz w stronę Fantasmagorii, czy czegoś takiego. Oj nie, Fantasmagoria to jeszcze lata później. Astron Belt to był ciekawy przykład, bo w tamtym czasie gry, które były strzelankami, czyli leci stateczek i strzela, czyli najprostsza możliwa gra na komputery 8 i 16-bitowe, których było mnóstwo, Astron Belt dorzucał jedną bardzo ważną, bardzo ważny element, mianowicie tło, które było nagrane na kamerą. I na przykład było tak, że leciałeś nad, na przykład wyobraźmy sobie, że lecimy nad miastem. I ktoś z tego drona to miasto nagrał i faktycznie tu leciałeś, strzelałeś pikselowym stateczkiem, ale tło miałeś, oczywiście przesuwało ci się miasto. Także tutaj też był taki już początek filmowy tych FMV-ek, chociaż nie do końca to jeszcze były interactive movie, o których będziemy mówić później. No ale tutaj ta technologia tego laserdisku umożliwiała właśnie zgranie tego. I co ciekawe, tych gier wyjdzie późno, bo będzie na przykład Laser Grand Prix, czyli Formuła 1, gdzie tory również były nagrane kamerą.
samochodzik, znaczy ten kokpit był dwuwymiarowy, czy tam formułka była dwuwymiarowa, ale poruszaliśmy się po torze, który tak naprawdę był nagrany. Co ciekawe, to później wykorzystają w Mega Race, tylko tam trasy będą prerenderowane, nie będą filmowe. Ale faktycznie, to były początki. To możesz tego nie znać, bo to były naprawdę tytuły takie bardzo niszowe, że tak powiem. Większość tych gier pojawiła się na Philips CDI, i to jest w ogóle dość spory staroć. Tak, konsola, którą wiele osób raczej skreśla od początku, ale takie rzeczy faktycznie się pojawiły. No ale... Tak, ale wiesz co, jeżeli jesteśmy już przy FMV-kach, myślę, że warto wspomnieć o odnodze, myślę, że odnodze gatunkowej, jeżeli chodzi o FMV, no bo doskonale wiemy, że tych gatunków starali się wykorzystywać, zupełnie jak w filmie, ale lata 90. również przyniosły przecież zarówno na komputery osobiste, jak i na konsole, no tutaj PlayStation będzie warte wymienienia, bo jak najbardziej tam się znajdowały, też branża porno zaczęła wchodzić tutaj w ten temat i były mieszanki, ciężko mi powiedzieć, czy można to nazwać grami, ale gry, które no de facto były grami porno, właśnie z wykorzystywaniem FMV, bo to też się znajdywało. I to często też było, może inaczej, nie często, ale w Polsce natrafiłem na dwa tłoki z Rosji. Ale gry, czy co to było? Czy filmy nagrane? Właśnie, nie, wiesz co, to właśnie były gry, tylko tak jak mówię, jakby interakcja z poziomu gracza była znikoma. Jezu, próbuję sobie przypomnieć. Były dwie takie gry. Vida X na początku i Teresa. Ja myślałem... Back to the Nature? Chyba Back to the Nature się nazywało, ale... To chyba, to co mówisz, to już było na płytach, ale te tytuły, których tak, ja mówię, były typu, takie trochę visual novel ze zdjęciami jeszcze na dyskietkach. Mhm. Nie, ja już tutaj właśnie odniosłem się do FMV-ek i dlatego wspomniałem lata 90. i dlatego wspomniałem pierwsze PlayStation, gdzie tak jak mówię, bo spytałeś się, jak wyglądała rozgrywka. Rozgrywka wyglądała tak, że wybierałeś na przykład przedmioty, których panna na ekranie miała użyć, tudzież jakieś proste czynności, a później był odtwarzany odpowiedni film, więc czy to była gra? Wątpię, że można to tak nazwać, ale program edukacyjny. No, może tak, może to było właśnie coś takiego, może to było szkoleniowe wideo, ciężko mi tutaj powiedzieć, ale tak, no, to jest ciekawy element, żeby wspomnieć, że FMV zahaczyło no, o chyba każdy możliwy gatunek, gdzie się dało, od gier akcji, od horrorów, thrillerów, po, tak jak właśnie wspomnieliśmy przed chwilą, choćby branżę porno. Jedno z elementów, który dodawał filmowości w grach, było to, że stosowało się digitalizowaną oprawę na przykład postaci. Większość, kiedy mówię o digitalizowanych postaciach, większość ma przed oczami Mortal Kombat, bo uważa się, ale to nie była pierwsza gra, która tak naprawdę wykorzystała digitalizowane postacie. Pierwszą grą była gra od Access Software, która się nazywała Mean Streets. To były pierwsze przygody Texa Murphy'ego, nie wiem czy kojarzysz. Under a Killing Moon, Pandora Directive, Overseer. Na początku było Mean Streets i potem było Martian Memorandum, czyli dwie gry właśnie od Access i one jako pierwsze wykorzystywały digitalizowaną postać, która poruszała się po tam chyba narysowane, czy tam chyba nie w render, chyba narysowane, były lokacje. To był 89 rok, czyli kawał czasu powiedzmy temu, ale faktycznie już były takie próby przeniesienia, pierwsze próby przeniesienia żywego aktora do gry, tak, żeby jakby podbić tą właśnie filmowość całej produkcji, tak? Większość gier przygodowych tamtych czasów korzystała niestety ze sprite'ów, żeby wam bardziej jakoś uzmysłowić, może Teen Agent na przykład polski, to tam była postać rysowana, tak? Wszystko było rysowane. Natomiast tu mieliśmy faktycznie aktora, który odgrywał swoją rolę. No ale lata 90. Swoją drogą, jak wspomniałeś, jeszcze tak się na chwilkę wejdę w słowo, jak wspomniałeś o Mortal Kombat i digitalizowanych postaciach, ja jak myślę o takich digitalizowanych postaciach w bijatykach, to poruszany przez nas swego czasu Street Fighter The Movie, gdzie były postaci właśnie bezpośrednio z filmu przenoszone do akurat tej odsłony bijatyki i ja uważam, że one tam zostały przeniesione, szczególnie jak na tamte lata, bardzo ładnie i to był chyba jedyny powód, dla którego ja lubiłem grać w tą część. Jakby znaczy tego, ogólnie, dlatego, że tam miałem Jean-Claude'a Van Damme na ekranie i całą resztę. Ogólnie był taki moment w którymś momencie w historii, w bijatykach, że przenosili, chyba chodziło tutaj o popularność właśnie Mortal Kombat, że przenosili digitalizowanych aktorów do
właśnie gry. Ja pamiętam na przykład Way of the Warrior od Naughty Dog na 3DO, które też właśnie wykorzystywało tą technikę, ale tych gier faktycznie było tam sporo, które korzystały z digitalizowania. Kasumi Ninja na przykład na Atari, ja tego Jaguar też wykorzystywał. No ze słyszenia aktorów. Znam. No nie pole. Lepiej znaj tylko ze słyszenia. Okay, czyli jako ciekawostka może zostać. Okej, okay, no dobra, ale powiedz mi, bo skaczemy troszeczkę po kwestiach technologicznych, po tym jak te lata 90., 80. wykorzystywały możliwość przeniesienia postać, czy też postaci konkretnej, albo odwzorowania jej na ekranie naszych monitorów, telewizorów. To jest jedna rzecz, która na pewno na tą filmowość się składa. Może ja bym poszedł troszeczkę w drugą stronę, bo doskonale wiemy, że na chwilę obecną filmy i gry wideo mogą ze sobą od lat już kilku, myślę, że kilkunastu konkurować. To spokojnie znajdziemy gry lepsze od filmów pod względem fabularnym, pod względem epickości, bo epickość to też swego rodzaju filmowość dobrze wykorzystana, fabuła, czy też ogólnie powiedzmy klasa tytułu. Nie ma z tym najmniejszego problemu, ale tak samo znajdziemy dużo lepsze książki, czy też filmy niż gry. Natomiast ja się tak zastanawiam, co w ogóle dla ciebie stanowi o takiej filmowości? Ja wiem, że to jest strasznie ogólne i to jest zlepek kilku rzeczy, ale gdybyś miał teraz się zastanowić, co takiego sprawia, że patrzysz na grę, albo gdybyś mógł wspomnieniami się cofnąć w poprzednich kilku latach, co takiego odpalałeś i to zbliżało ciebie od razu w myśleniu, kurczę, strasznie mam ten taki filmowy feeling. Wiesz co, jako że jestem graczem przedpotopowym, okay. U mnie to było troszkę inaczej. W latach 90., kiedy komputery jeszcze nie miały napędów CD-ROM, większość ludzi, którzy grali wtedy na Amigach, na PC-tach, marzyliśmy o tym, żeby zobaczyć aktorów, żeby zobaczyć filmy na swoich komputerach, bo tego nie było. Jedno z takich gier był Lost Patrol, który wrzucał króciutkie filmy, które były chyba w 5 klatkach na sekundę wielkości znaczka pocztowego, ale to nie było to. My chcieliśmy filmu. I pierwszym tytułem, i dla mnie pozostaje to absolutnie najważniejszą grą, jeżeli chodzi o filmowość, a to dlatego, że był to tak naprawdę film i był pierwszym Mad Dog McCree. Gra, która wykorzystywała faktycznie aktorów nagranych kamerą. Tak naprawdę to można powiedzieć, że ona troszkę wykorzystywała ten motyw z Dragon Slayera, tylko że zamiast klikać lewo, prawo, góra, dół, tutaj mieliśmy celownik i strzelaliśmy do bandytów. Ale to był moment, w którym ja zobaczyłem, akurat w moim przypadku była to druga część Mad Dog McCree, The Lost Gold, ale to była gra, w której ja pierwszy raz zobaczyłem na swoim komputerze aktorów, którzy nie poruszali się dwie klatki na sekundę, jak na przykład w Return to Zork, bo tam też byli aktorzy, ale zazwyczaj stali nieruchomo, tylko usta im się ruszały, ale to było płynne. Każda klatka, to było też ważne, dzisiaj mogę to bardziej już jakoś zwerbalizować, każda klatka w tej grze była inna. To nie było, wiesz, powtarzanie jakichś tych samych, tylko każda klatka w tej grze była inna. I to był dla mnie najbardziej filmowy tytuł, jaki w tamtym czasie widziałem. I do dzisiaj patrzę na to przez pryzmat nostalgii. I gram w te najnowsze gry, na przykład Final Fantasy. Tam to jest mega filmowa gra, nie? Jasne. Ale ja cały czas mam to przeświadczenie, że to jest gra. To nie jest film. To jest gra. Grałem w gry od Supermassive Games, Until Dawn, Quarry, wszystkie Dark Pictures Anthology. To samo. Jest taki moment w każdej grze, jakiej sobie nie wymyślimy, że jest nawet, to jest czasami ułamek sekundy, kiedy wybija cię z imersji i sobie przypominasz, że to jest gra. W tych filmach interaktywnych Mad Dog czegoś takiego nie było, bo no to był czyli po prostu film. Czyli jak wsiąkałeś, to na grubo, już cię nie można było z tego wyrwać. Nie wiem, czy wsiąkałeś. Miałeś takie wrażenie obcowania z filmem. Z filmem na swoim komputerze, nie? Natomiast tutaj bardzo często wybija nas to z rytmu. I ta filmowość na przykład w Final Fantasy, ona się od razu 16 na przykład, ona się bardzo szybko rozmywa w momencie, kiedy idziemy gdzieś i z kimś gadamy i stoją dwie postacie jak kołki ruszają ustami i pitolą jakieś farmazony i to już nie jest filmowe, to już jest gra, tak?
Oczywiście nie, w tym momencie imersja została przerwana. Ja zresztą za każdym razem, jak oddajemy questa w Final Fantasy XVI, jestem wybity z jakiejkolwiek filmowości, bo jest dokładnie ta sama animacja, czyli ujęcie postaci od, powiedzmy, od połowy. I daje coś komu, nie? Tak, żeby nie było widać, daje. Tak, masz oddaję tutaj spodlady, co nie? W ogóle nie są przebrane interesy, nie, wszystko jest legalne, wszystko jest naturalne. Natomiast jeszcze chciałem chwilkę wrócić pamięcią, bo to nie jest pierwsza styczność u mnie, ale pierwsza taka gra, która, nie wiem, bardziej zapamiętałem i ciężko mi teraz określić dlaczego, jeżeli chodzi o wstawki FMV, ale Command & Conquer. Pierwszy Command & Conquer i moment, kiedy ja oglądałem tych aktorów na ekranie między misjami, oczywiście to takie sztampowe aktorstwo, tak? Ja nie mówię, że to byli źli aktorzy, ale no może niektórzy, okej. Okay. Natomiast to było też tak poprowadzone, że to miało być przerysowane w moim mniemaniu. Cringe'owe. Po dziś dzień zresztą jak do tego, tak, to miał być trochę kicz, trochę taki rynsztok aktorski. Natomiast ja po dziś dzień, jak do tego wracam, ja się świetnie bawię. Oczywiście, siła nostalgii. Natomiast ten element filmowości tam mi świetnie pasował, to raz. I powiem szczerze, że jakoś, w tamtych latach oczywiście, no bo jako młody chłopak, kiedy w to grałem, mi to nie psuło imersji, mimo że zobaczenie tego nagrania i prawdziwego aktora, a po chwili przełączenie się oczywiście na gameplay, no różnica jest przeogromna. Także jest tego trochę. No ale wstawki FMV wstawkami FMV. Fajnie, że zahaczyłeś troszkę o tematy związane z Final Fantasy, ponieważ tam filmowości i może też przy okazji epickości, no bo to jest gra, która jest bardzo epicka. Co jest elementem filmowości? Między innymi starcia Eikonów, no bo tak się Samony tutaj nazywają. Więc tutaj ta taka epickość, chyba po prostu jednym słowem to określmy, ona w wielu momentach jest na pierwszym planie i jeżeli sięgniemy tutaj do kina, które, czy też do filmów, które możemy w kinie oglądać, zobaczymy wiele takich elementów, które są bliźniacze pewnego rodzaju ujęcia kamery, pewnego rodzaju pokazania tych walk. One się będą zgadzać, ba, jak dla mnie, czego ja osobiście na przykład nie lubię w grach wideo, ale od wielu lat zostało zaprzęgnięte. Standardem jest też to, że w momencie, kiedy kamera w grze jest skierowana gdzieś tam w okolice słońca, pojawia się flara, tak samo jakby się pojawiła na aparacie czy na kamerze filmowej, co to nie jest element, który lubię i za każdym razem wybija mnie z imersji, bo absolutnie nasze oko przecież tak nie widzi, no ale skoro ktoś tak kiedyś stwierdził i wszyscy teraz chcą tak robić, no to okej, no nie będę ich na siłę zmuszał, jak przestaną to kiedyś robić, to będę szczęśliwy. Natomiast te elementy filmowe są czerpane garściami, właśnie tak jak przed chwilą powiedziałem i myślę, że tutaj możemy troszkę wejść sobie, bo nie tylko Final Fantasy, jeżeli pójdziemy sobie w jakiekolwiek praktycznie większe tytuły związane z tak zwanym power fantasy, ogólnie ze światami fantasy, tam widzimy dużo podobieństw. Nieważne, czy to będą gry typu Final Fantasy, czy to, ba, możemy podejść nawet w Skyrima, tak? Zobaczymy dużo podobieństw, jeżeli chodzi o pokazywanie i demonstrację świata w ten taki filmowy sposób. Nie wiem, czy akurat w Skyrimie bym się zgodził tutaj pokazanie tego w filmowy sposób, bo ogólnie zauważ, że większość tych gier, o czym mówimy, czyli prowadzenie kamery, filmowe ujęcia, one zazwyczaj są predefiniowane. To nie jest coś, co wynika trochę z samego gameplayu. To są rzeczy. Fajnie to było pokazane w God of War, który tak naprawdę był nagrany, wydawał jakby się jakby grą nakręconą z jednego ujęcia, ale zauważ, że tam było tak, że cały czas kamera była za Kratosem, ale jak wchodziła kascenka... Właśnie chciałem spytać, o którego God of War teraz... No te God of War dwa ostatnie, tak? Ragnarok i ten wcześniejszy. I tam było tak, że kiedy zaczynała się kascenka, kamerzysta odchodził. On jakby cały czas był w pobliżu, ale odchodził zza jego pleców i wtedy włączała się cutscenka. To było fajne, bo była zachowana ta ciągłość narracji, że kamera cały czas jest jakby z jednego ujęcia, ale zauważ, że momenty, kiedy chciał pokazać twórca, nie wiem, czy Balrog, możliwe, chciał pokazać filmowe ujęcia, musiał tą kamerę zabrać od gracza. Ona musiała być prowadzona przez niego, żeby to pokazać, bo sam gracz, to, że możesz ruszać kamerą prawą gałką lewo-prawo, to nie jest filmowa kamera, ona nie daje ci filmowości, tylko i zresztą w Final Fantasy XVI jest dokładnie tak samo. Te najlepsze ujęcia walczących Eikonów to momenty, kiedy nie mamy już kontroli nad kamerą,
Możemy prawda, tam oczywiście... kiedy są wyreżyserowane tak, odpowiednio i kamera jest tak poprowadzona, żebyśmy widzieli dokładnie to, co oni chcą, żebyśmy widzieli. No właśnie, właśnie. Także to też nie jest takie oczywiste i wiele z tych gier, również tych gier FMV, one bazowały tak naprawdę na tym, że reżyser decydował, co ma i jak ma pokazać, a my jedynie mogliśmy sobie na przykład klikać, albo chodzić ludkiem, albo wybierać kwestie dialogowe z jakiejś tam listy. Natomiast no to jest też ciekawy aspekt tak zwanego filmu interaktywnego. Film interaktywny tak naprawdę pojawił się chyba w latach 60. w kinach to było. Wiem, że kiedyś tam robiłem taki research. Polegało to na tym, że przy fotelach widzowie mieli dwa przyciski. No i na przykład film się zatrzymywał i wiem, o czym mówisz. Wybrać, tak? Czy w lewo, czy w prawo i tak jak zdecydowała większość, tak się film toczył. Natomiast potem przylgnęło do tych gier FMV stwierdzenie, że jest to film interaktywny, ale tak naprawdę to nie był film interaktywny. On nie miał tak naprawdę, to były liniowe produkcje, które może czasami dawały ci wrażenie, że coś inaczej zrobisz, ale to wszystko było takie trochę grubymi nićmi szyte. Ja powiem ci, że w swoim życiu ograłem wszystkie chyba FMV-ki na PC-ta, jakie wyszły. Dwa razy tylko... Współczuję trochę. Nie, jestem wielkim fanem tych gier, także ja mogę o tym gadać godzinami. Okay. Tylko dwie gry, z tego co pamiętam, były tytułami, które mógłbym powiedzieć, że były to filmy interaktywne. Pierwszy to był Psychic Detective. To był w ogóle ciekawy aspekt, bo gra była pokazana... Miałeś jakby... Wyobraź sobie, że masz przyjęcie. Zapraszasz gości i gra pozwalała obejrzeć to samo przyjęcie z oczu różnych osób. Okej, czyli perspektywa osób, które znajdowały się na przyjęciu. Tak, i to jakby cały czas te same wydarzenia, tylko z perspektywy jednej. To był dla mnie faktycznie film interaktywny, można było sobie zmieniać tą perspektywę dowolnie. A druga to Urban Runner od Cocktail Vision, gdzie we Francji uciekamy przed zabójcą. I tam było coś takiego, że to co robiłeś, rzeczy, które wykonywałeś, gdzieś tam w rogu miałeś informację w czasie rzeczywistym, co robi twój, co robi morderca, który cię ściga, gdzie jest, gdzie idzie, co robi, więc musiałeś reagować odpowiednio i to też był film interaktywny. Pamiętam jedną, przepraszam, że tak długo, ale jest jeszcze spokojnie, jedna scena. Później cię po prostu wyciszę na pół godziny i ja będę grać. Jest jeszcze jedna scena w Urban Runner, która bardzo mi została, znaczy ja ją bardzo zapamiętałem jako filmowa, bo w większości wypadków, jeżeli chodzi o gry FMV, mieliśmy coś takiego. Mieliśmy jakąś scenę i możemy używać przedmiotów. Zazwyczaj gry były liniowe, więc mogłeś użyć dany przedmiot w danej sytuacji. Nic innego nie mogłeś użyć, tak? To była bolączka gier przygodowych, nie mogłeś użyć wszystkiego na wszystkim i oczekiwać jakiejś reakcji poza tym, że nasz bohater powie, że nie można tego tak użyć. Ale dokładnie, w Urban Runner jest taka sytuacja, kiedy... Z butami na krzesło? W Urban Runner jest taka sytuacja, kiedy wchodzimy do pokoju, trzyma nas na muszce jakiś tam bandzior i mamy ten pokój, to jest w ogóle całkowity burdel w tym pokoju i możemy klikać wiele różnych elementów i nasz bohater zareaguje. Co prawda jest tylko jeden sposób, żeby wyjść z tego cało, ale nawet nieudana interakcja będzie okraszona filmem, tak? Także to jest też dla mnie były taki właśnie, można powiedzieć, taki film interaktywny, faktycznie typowy. Bo dzisiaj, tak jak mówię, no wiele tych gier, dzisiaj film interaktywny ocenia się tylko dlatego, że grali tam aktorzy. I to się już mówi, że Command tak. Conquer też jest filmem interaktywnym, bo grali tam aktorzy. Ale to jest za mało samo to, żeby byli aktorzy, żeby to określić jako film interaktywny. To prawda, chociaż wiesz co, ja tak sobie zrobiłem też szybki research, jeżeli chodzi o FMV-ki, bo zacząłem się zastanawiać, jak na chwilę obecną wygląda ten gatunek i zobaczyłem, że w ostatnich latach to nie jest, nie oszukujmy się, tak, to nie jest gatunek, który będzie nie wiadomo jak popularny. Kto wie, może ktoś jakąś perełkę naprawdę wyczaruje, ale z takich rzeczy, które udało mi się w ostatnich latach znaleźć, które no, ponoć najgorsze nie są, tak przynajmniej w recenzjach mówią, bo nie miałem okazji pograć, ale choćby The Complex z 2020 roku, Late Shift z 2022, Five Days 2021 i Night Book 2022. Czyli przedział ostatnich dwóch, trzech lat, tak jak mówię, niedużo, ale
ponoć te tytuły, ponoć moi drodzy oczywiście, według recenzentów, no nie są najgorsze. Ponoć w to się da grać i ponoć są osoby, które to lubią, co pokazuje, że podobnie jak z wieloma innymi gatunkami, które stały się niszowe, nie umarły. Zresztą, ba, nawet wspomniany Command & Conquer RTS-y, może nie tak bardzo niszowe się oczywiście stały jak FMV-ki, ale mimo wszystko, czyli jest grono fanów, których do FMV ciągnie. Być może z kwestii nostalgii, być może właśnie z kwestii tej takiej filmowości, którą one nam dają. Ciężko mi powiedzieć, że na pewno jakieś elementy konkretne muszą być, ale wiesz co, bo bardzo mocno siedzieliśmy przy FMV-kach, bardzo mocno skupiliśmy się na tym jednym elemencie filmowości, a ja tak jak mówiłem, uważam, że tych elementów, jeżeli chodzi o filmowość w grach, będzie kilka. Wspomniałem tego Skyrima nie bez powodu. To był taki delikatny bajt. Chciałem oczywiście go zaznaczyć. Chciałem, żebyś ty się troszeczkę wypowiedział na ten temat. I chciałem oczywiście błyskotliwie przejść w pewnym momencie, dokładnie tak jak teraz, zupełnie niepostrzeżenie, do innej kwestii. Ponieważ filmowość, to tak jak wspomnieliśmy wcześniej, to nie tylko wrzucenie filmu do gry. Filmowością będzie kilka elementów i między innymi wspominaliśmy o narracji, między innymi wspominaliśmy o klimacie ogólnym, który uzyskuje się na kilka sposobów i myślę, że pewnego rodzaju taką filmowość, baśniowość Skyrim zyskuje klimatem, który jest budowany przez kilka elementów. To będzie muzyka, która nam towarzyszy. Zresztą po dziś dzień co jakiś czas włączam sobie przy pracy właśnie soundtrack ze Skyrima, czy też konkretne kompilacje, które wprowadzają mnie w świetny klimat i to daje nam pewien element właśnie filmowości. Muzyka, klimat, czyli to jak została zbudowana, to jak został świat zbudowany, styl graficzny, który obrali i to powiedzmy dobranie kolorów, stylu, całej tej interpretacji świata, którą widzimy przed kamerą, to też daje nam pewnego rodzaju elementy filmowości. Myślę, że tutaj Skyrim trochę tego miał. Właśnie pod tym względem, który ja zaznaczyłem, bo poza tym, no to oczywiście mamy wielką piaskownicę, po której biegamy, no i ta animacja postaci ani walki z filmowością nic wspólnego nie ma. Ale choćby prowadzenie historii czy pokazanie świata już z mojej perspektywy jak najbardziej. No właśnie, bo to jest właśnie rzecz, którą ja mu... Jeżeli chodzi o mnie, to bym musiał troszkę rozgraniczyć, bo sama muzyka, owszem, może być filmowa, jak na przykład Metal Gear Solid 2, może to być niesamowity soundtrack, ale ona jakby sama nie świadczy o tym, że gra będzie filmowa. Jak najbardziej. I tu się z tobą zgadzam, dlatego zaznaczyłem kilka elementów, które dają nam to uczucie, tak? Nie tylko muzyka, tak jak mówię, obraz świata, styl graficzny, który oni przyjęli, na przykład budowa miast, odpowiednie przeprowadzenie nas przez pewne sceny, czy też scenerie, może dać w pewnym momencie gry element taki, że czujemy filmowość, a później zupełnie jak w przypadku FMV, jak o których mówiliśmy wcześniej, jesteśmy nagle wybijani, tak? Imersja pęka, ten element filmowości był tylko chwilowy. No powiem ci, ja nie czułem filmowości w Skyrimie, szczerze mówiąc. Okay. Ogólnie gry, które są oparte na otwarty świat, mają problem z prowadzeniem fabuły. Ta fabuła bardzo często się rozmywa, historia gdzieś umyka na rzecz jakichś pobocznych zdarzeń, wydarzeń, jakichś questów. I to zaczyna być bardzo, jak dla mnie, wiele gier, które, w zasadzie wszystkie gry, które są z otwartym światem, one zaczynają być bardzo schematyczne. Dla mnie filmowość to też jest pewnego rodzaju historia, która cały czas się zmienia. Bardzo dobrze robi to Call of Duty. Mamy tam 6-godzinną kampanię, ale cały czas coś się dzieje. Jesteś cały czas bombardowany wydarzeniami. Ta epickość, o której powiedziałeś. No Call of Duty na pewno tego nie brakuje, epickości. No absolutnie. Ale jest to skrypty, które napędzają. Skrypty, które są tak naprawdę jednorazowe. Oczywiście w obrębie jednego przejścia fabuły są jednorazowe. Więc to są jakby elementy, które oglądasz bardzo często z oczu, których nie możesz wchodzić w interakcję. One napędzają właśnie tą filmową narrację, tak? Bo pamiętam chyba Call of Duty World War II jest, kiedy wysadzamy pociąg. Bardzo scena, którą wszyscy się śmieją. Ja ją bardzo lubię, kiedy te wagony latają nad tobą w ogóle, co cuda się tam dzieją. I to jest scena, która nie jest interaktywna, ty to oglądasz jakby
kamerzysta siedzi ci na głowie i on steruje kamerą i pokazuje ci, gdzie są najfajniejsze ujęcia, ale to właśnie pokazuje, że to jest ten moment, kiedy włącza ci się taka właśnie, wiesz, że wow, to coś takiego jak w filmie, nie? Że to właśnie ta filmowa akcja, filmowa narracja. Ten splendor tak naprawdę, który jest na ekranie w tamtym momencie w ciebie uderza. I powiem ci, że w Skyrimie ta filmowość, to co, o czym powiedziałeś, musi wynikać tak naprawdę z twojej osobistej estetyki. Bo ona nie oferuje nic filmowego, ale jeżeli dla ciebie jest to filmowe, stwierdzasz, że o, to miasto, że nawet twój styl gry może być pewnego rodzaju bardziej filmowy, bo możesz powoli sobie chodzić, nie, kamerą obracać. Oczywiście, że tak. A możesz chodzić, wiesz, jak dzieciak z ADHD, zaglądać w każdy kąt, wziąć jakiś tam... Biec w skałę przez pół godziny, nabijać sobie statystyki, jasne. Albo typowi koszyk na głowie postawić i ukraść mu wszystko ze sklepu. Także to są jakby też troszkę wynika z samych nas, jak bardzo chcemy, żeby oczywiście, ta gra była filmowa. Dlatego, tak, bo wiesz, każdy z nas ma jakieś, powiedzmy, upodobania, każdy z nas ma jakieś rzeczy, które lubi mniej i lub bardziej. No, genialne stwierdzenie, bardzo odkrywcze z mojej strony, no ale czasami warto o tych oczywistych rzeczach powiedzieć i nie oszukujmy się, dokładnie tak samo jak wybieramy gatunki gier, czyli no, idziemy w to, co nam się podoba, co nas interesuje, bardzo podobnie z wybieraniem filmów, czy też elementów filmowych, które tutaj będą nas interesować. I świetnie, że w ogóle to zaznaczyłeś, bo gdzieś tam indywidualne wybranie, że tak powiem, taki, wiesz, picking rzeczy, które dla nas będą mniej lub bardziej filmowe, myślę, że będzie takim, jest takim standardem i tak jak mówiłem, jest kilka takich rzeczy. Wspomniałem też mocno o narracji, o takim klimacie, który filmowy być może mniej lub bardziej, no już mi się język plącze, ale okej. I myślę, że nie sposób tutaj nie wspomnieć w ogóle o Quantic Dream i o tym, co zrobili z kilkoma tytułami, tak? No bo możemy wspomnieć tutaj Heavy Rain, możemy wspomnieć tutaj Detroit, możemy wspomnieć Beyond Two Souls. Czy później jeszcze mieli coś dalej pod Detroit? Na samym początku mieli jeszcze Fahrenheita, oczywiście. Więc chociaż nie wiem jak u ciebie, ja wiem, że ty niedawno Fahrenheita kończyłeś, jakby zakończenie oczywiście klasycznie pomijamy, bo tam jej troszeczkę zaszaleli, ale to zupełnie inna kwestia. Natomiast ja z tego, co ograłem z Quantic Dream i też sięgnąłem no, po te cztery tytuły, które wymieniliśmy, Detroit w ogóle mnie nie złapało. Nie miałem tam bakcyla, zero kotwicy, która by mnie utrzymała. Z drugiej strony Heavy Rain idealnie. To był klimat taki, gdzie ja się nie mogłem w ogóle od tego oderwać. To jest w ogóle dziwna rzecz, bo to jest historia, która jest fajna na dwa razy, może na trzy, jak ktoś się zmusi, tak, żeby sobie sprawdzić te inne możliwości, scenariuszy poszczególnych, które będziemy sobie ogrywać. Natomiast ja nie dość, że przyszedłem na PS3, splatynowałem, później jeszcze ten taki remasterek też splatynowałem i platynowanie tego to jest męka. Nie dlatego, że to jest trudne, tylko dlatego, że w pewnym momencie masz dość i to oglądasz któryś raz z kolei, a w pewnym momencie kończy się nam ta możliwość zaskoczenia gracza. Jednak wracając do tego, co jest istotne, do tej filmowości, czyli jak został klimat zbudowany. Muzyka, elementy klimatu noir i neo-noir, które ja osobiście bardzo, ale to bardzo lubię. Odpowiednie ujęcia kamery, które zostały tak poprowadzone, żeby ten klimat no, odpowiednio nam przedstawić. Scenki, znowu reżyseria, prowadzenie fabuły. Tam jest kilka takich elementów, gdzie te gry, jak dla mnie, kipią, szczególnie Heavy Rain, właśnie filmowością i to taką, którą lubię, szczególnie, że gatunek zahacza o te elementy dramatu i kina noir, takiego thrillera, więc ja tutaj się świetnie odnalazłem. Gry z Quantic Dream mają pewien problem. Tak naprawdę to wydaje mi się, że to nie jest problem samej gry, tylko samego Davida Cage'a. Najbardziej ten problem odczułem w Beyond Dwie Dusze. David Cage chciał zrobić tak filmową grę, że tak naprawdę interakcja gracza była tam trochę na siłę. A najchętniej, żeby tego gracza w ogóle nie było. Niech sobie ten film leci, niech gracz ogląda i niech nic nie robi. I tam właśnie te elementy bardzo często są, kiedy mamy długą cutscenkę, przechodzimy do lekarza i nagle ta cutscenka jest cięcie i musisz przesunąć gałkę do dołu, żeby otworzyć drzwi, czy tam złapać za klamkę. Po co? Jaki jest cel
tej interakcji. Tak naprawdę tylko po to... No żeby nie było, że nic nie zrobiłeś przez pół godziny. Tak, żebyś wiedział nadal, że to jest gra, że to jest gra, nie? Tak. Tak jak mówię, gry z Davida Cage'a mają ten problem, że on najchętniej zabrałby graczowi jakąkolwiek możliwość interakcji i on po prostu by sobie to zrobił film i żebyś to po prostu oglądał. No ale jako, że robi gry, no to trochę to jest wymuszone i tam właśnie w Beyond bardzo często to widziałem. I ta filmowa narracja, ona jest tam świetna. W ogóle David Cage jest naprawdę świetny, jeżeli chodzi o filmową narrację. Nieważne, czy mi się podoba gra, czy nie, filmowa narracja jest naprawdę dobra. I to się fajnie ogląda, ale gra zaczyna psuć się w momencie, kiedy musisz grać, tak naprawdę, nie? Kiedy, tak, o ironię, kiedy prawda? Zaczynasz grać i tak mówisz, okej, okay, to mam co, gałką, żeby klamkę złapać i dalej kasenka, nie? Jakby... Mm-hmm. Było mnóstwo wcześniej momentów, kiedy mogłeś coś zrobić, ale nie robiłeś, bo David Cage musiał ci to pokazać tak jak chciał, ale kiedy dokładnie dzieją się rzeczy mało istotne, jak otwarcie drzwi, no to masz pyk, gałka do dołu, żebyś klamkę otworzył, nie? I nie... To trochę wygląda tak, jakby ktoś mu powiedział, słuchaj, David, to nie możemy tak, daj mu coś, no weź mu chociaż niech X-em kliknie, tak? Niech tam spację naciśnie, no bo powiedzą, że to nie gra, no i tak on, David, I sobie siedzi, ci... myśli, dobra, drzwi niech otworzy, może być, otwieraj drzwi i puszczamy dalej ten film. I powiem ci, że w Fahrenheicie, jak niedawno kończyłem, ja nie pamiętałem tego, ale jest dokładnie ta sama sytuacja, kiedy David Cage przygotował ci długą cutscenkę, gdzie gadają tylko, nawet nie twój bohater, to się dzieje jakby z bohaterami drugoplanowymi i oni ze sobą gadają i nie wymaga tego od ciebie żadnej interakcji, ale musisz naciskać przyciski, żeby obejrzeć kasenkę, tak naprawdę. Jak się nie naciśniesz, bo tak się zastanawiasz, okej, większość tych gier Davida Cage'a, jeżeli nie naciśniesz Quick Time Event, coś tam się złego stanie. A tu masz kasenkę, która nie dotyczy twoich bohaterów, dotyczy jakichś bohaterów drugoplanowych, którzy ze sobą po prostu rozmawiają i tak się zastanawiasz, co się stanie, jeżeli nie zrobisz tego, czy... No tak. Jaki to ma wpływ na fabułę? Bo akurat tam jest ten główny przeciwnik, rozmawia z jakąś radą, nie? Czy oni go zabiją i to będzie koniec gry, nie? I masz taka... Ale to właśnie pokazuje Beyond dwie dusze, po co to było. Po to, żeby gracz czuł, że coś robi, tak? Że ma jakiś wpływ na cokolwiek. Nie? Tak, bo jak dla mnie ten element dużo lepiej był właśnie rozwiązany w Heavy Rain, bo tam, jeżeli czegoś nie robiłeś, okej, jest duża szansa w wielu scenariuszach, że jeden z twoich bohaterów zginie, no bo w pewnym momencie mogą zginąć wszyscy. Fajne też jest to, że mimo, że ktoś zginął, my fabułę kontynuujemy za pomocą pozostałych postaci, no te, które jeszcze są przy życiu, ale podobnie tak jak przed chwilą powiedziałeś, czy jeżeli czegoś nie zrobię, czy coś się stanie, no ja tak sobie eksperymentowałem właśnie w Heavy Rainie. Ciekawe, czy czegoś nie zrobię, później nie zrobię i mówię, aha, no. Okej, to już wiem, już nie ma postaci, tak? Chociaż za pierwszym razem miałem gdzieś z tyłu taki głos, a może ona jakimś cudem tam wróci, co nie? Wiesz, jak to w grach zresztą. Nie widzieliśmy dokładnie śmierci, albo widzieliśmy, ale będzie, że ktoś ją nagle znalazł i wyciągnął z tego pożaru i tak dalej. Więc o ale zauważ tu jedną zasadę, która nie jest w Beyond Dwie Dusze. W Beyond Dwie Dusze masz jednego bohatera, który tak naprawdę nie może zginąć. W Heavy Rain, tak. Detroit, w każdej grze od Supermassive Games Until Dawn masz wielu bohaterów, którzy mogą zginąć, ale nie muszą. Więc ta interakcja jest jakby troszkę bardziej zależy ci na tym, żeby oni przeżyli, tak? Natomiast w Beyond Dwie Dusze, w Beyond Dwie Dusze została ta zależność została ci zabrana, tak? Bo wiesz, że ona musi przeżyć, czyli jak ci się nie uda, spróbujesz jeszcze raz, tak? Natomiast w Until Dawn, jak ci się nie uda, to już nie ma odwrotu. Zapisik pójdzie... poleci dalej i już grasz bez tej osoby, tak? Także jest jakby tutaj ten element troszkę tej niepewności, że jeżeli spieprzysz, no to mogą być tutaj konsekwencje. Natomiast jak najbardziej. Ja tylko dopowiem, że to jest bardzo istotna rzecz, jeżeli są konsekwencje, bo z psychologii doskonale wiemy, strata boli nas dużo bardziej niż radość z zysku, więc jeżeli mamy stracić bohatera, czy też jakiś element, będziemy dużo bardziej walczyć o niego, niż w momencie, kiedy mamy po prostu coś zyskać. Oczywiście wiadomo, stosunek tego zysku musi być też odpowiedni, czy też straty, ale w uogólnieniu ogólnie tak jest, więc jak mamy tracić, to walczymy o to, żeby nie stracić. No właśnie. Także powiem ci, że tutaj z tymi grami od Cage'a to jest właśnie taki, ja mam z tym taki problem, ale wracając do tej filmowości, do prowadzenia kamery, ja jeszcze, teraz mi się przypomniała jeszcze jedna rzecz.
niektóre symulatory samochodowe mają coś takiego, co się nazywa videocam, czyli kamera właśnie, czy tam filmcam, kamera filmowa, chyba w Driverze coś takiego było, gdzie kamera była, że jakby jechałeś samochodem, ale kamera, były różne rzuty kamery i ci pokazywały ten swój samochód. Tak, jakby kamery były umieszczone po mieście na jakichś budynkach i co jakiś czas widzi, one się przełączały między sobą, auto sobie jedzie, my widzimy z tej strony, gdzieś tam koło koła i tak dalej. I to on sobie przejeżdżało po prostu. Dawało to filmowy efekt, ale no, do rozgrywki nie nadawało się w zasadzie w ogóle, tak naprawdę. Nie, no absolutnie. Bardzo ciężko próbowałeś się w tym... na tym jeździć? Bo ja próbowałem. Nie, ale wiem, że takie właśnie takie elementy były, nie? I to też jest właśnie po to, żeby dać tą filmowość, nie? Właśnie rozgrywce, ale tak naprawdę to jest ozdobnik. On nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Zobaczysz to raz, jak to wygląda, stwierdzisz, że nie da się na tym grać i więcej tego nie odpalisz, nie? Także też jest tutaj zasadność dodawania takich elementów jest taka... No nie wiadomo jaka tak naprawdę, nie wiadomo po co oni to zrobili. Wiesz co, czasami to jest po prostu element jakiejś tam estetyki, tak? Tylko po to, żebyś mógł sobie strzelić jakieś ujęcia, albo nie wiem, być może chciałbyś sobie nagrać jakiś fajny filmik, być kreatywny, cokolwiek. Ciężko mi powiedzieć. Natomiast jak powiedziałeś o Cage'u i o tym, że on najchętniej posadziłby gracza, czy też, ja nie wiem, czy powinniśmy w jego mniemaniu nazwać gracza, widza, powinien posadzić widza przed konsolą i po prostu puszczać mu filmy. Ja pomyślałem przez chwilę o Hideo Kojimie. Bo mimo, że oczywiście o Kojimie czy też Kojumbo można mówić różne rzeczy, ja w dużym skrócie jego gry bardzo lubię, MGS-y bardzo lubię, z tego co wiem to ty też, natomiast jeżeli chodzi o Hideo i jego miłość do kinematografii, bo chyba tak trzeba to po prostu nazwać, ona jest ogromna i to widać. Hideo wielokrotnie zresztą w wywiadach wspominał, jak bardzo lubi filmy, którymi filmami często się wzoruje, tak? Wiemy, że w MGS-ie 2 Snake Plissken jest oczywiście wzorowany na ucieczce z Nowego Jorku i takich, że tak powiem, smaczków, takich sekrecików. Tak jest, tak, bo on miał w dwójce, on miał pseudonim Plissken. Tak, i tak, no tak. Faktycznie jak będziemy, zobaczymy sobie film Ucieczka z Nowego Jorku, no to będzie właśnie, bohater się nazywał Snake Plissken. I takich smaczków uciekają mi już słowa, tak? Ale takich smaczków jest tam multum. Tak, jest tam multum, ale może być musum. W każdym razie, dlaczego mówimy o Hideo Kojimie, dlaczego mówimy przede wszystkim o wstawkach? Bo ten, kto grał w MGS-y i im dalsza część, no powiedzmy do czwórki, tym tego jest więcej. W pewnym momencie w MGS4 jest naprawdę sporo, ale to naprawdę sporo tych filmów. I co ciekawe, jakiś czas temu odświeżałem sobie MGS-a czwórkę i doszedłem do ciekawego takiego, albo uderzyło mnie w pewnym momencie w głowę, w twarz, coś takiego, że mówię, okej, przełączam filmik, no bo widziałem je wielokrotnie. I przełączyłem filmik, żeby zobaczyć kolejny filmik. W pewnym momencie przełączam trzy długie, 10-15-minutowe filmy, żeby zacząć grę tak naprawdę. Więc w pewnym momencie, i ja wiem, że jak za pierwszym razem to się ogląda, być może za drugim i może nawet trzecim, bo ja byłem taką osobą, ja się tym strasznie jarałem. W pewnym momencie to było dla mnie tak, wiesz, siadałem i ta imersja, ona była z mojej perspektywy ogromna. Filmowość we wstawkach, bo oczywiście te wstawki w grach wideo to jest potężny element filmowości, w zależności od tego, jak zostaną wyreżyserowane, ale tu MGS postawił poprzeczkę bardzo wysoko. One mnie naprawdę wciągały. To był moment, gdzie ja byłem przykuty do fotela, byłem przykuty do ekranu i absolutnie nie miałem zamiaru się nigdzie ruszyć. Broń Boże, żeby ktoś mi w tym momencie powiedział, żebym ja coś, wiesz, zrobił albo oderwał się. Nie, nie, ja w tym momencie oglądam. Ja jestem w świecie gry i one trafiały. No ale pytanie, gdzie jest za dużo? Bo w pewnym momencie, i tutaj właśnie MGS4 jest świetnym przykładem, gdzie no w pewnym momencie, jeżeli zaczniemy przewijać sobie wszystko, to są momenty, że robimy krótki element gry, po czym jest wstawka. Wstawka, wstawka, my to przewijamy i znowu krótki etap gry, który my sobie zagramy. Tutaj mały fun fact w ogóle, bo Metal Gear Solid 4 jest w ogóle w księdze rekordów Guinnessa jako gra, która posiada najdłuższą cutscenkę. To jest ten moment, kiedy Ocelot prezentuje Guns of the Patriots i tamta cutscenka chyba trwa 71 minut, czyli mówisz oglądamy... o tej scenie na łodzi, gdzie on chodzi, wykonuje te sceny, tak, te gesty pistoletów. To jest cutscenka, kiedy, no bo to też jest, wiesz, bo to chodzi o to, że to jest właśnie David Cage nie mógł mieć takiej najdłuższej cutscenki, bo to chodzi o to, kiedy ta scenka jest nieinteraktywna. Nie musisz nic klikać, tylko oglądasz, nie? Ale tak, faktycznie... Padzik z poku, ty odpalasz popcorn i jedziemy. Ja powiem ci, ostatnio w tym roku kończyłem Metal Gear Solid 4, bo robiłem z materiał i powiem ci, że tak jak
skończyłem tą grę, nie? Któryś już raz z kolei, nie? I tak spojrzałem na te pliki nagrane i stwierdziłem, że tak naprawdę granie w tą grę to jest 20% całości. Całego jakby doświadczenia, że tak powiem, oglądania. I tam naprawdę tej gry jest niewiele. To jest trochę tak, wiesz, to jest chyba tutaj syndrom Davida Cage'a miał Hideo Kojima, że on najchętniej to by nam puścił ten film, żebyśmy obejrzeli i żebyś nie musiał grać, bo i po co, nie? Trochę tak, ale też trzeba mu przyznać, że Hideo Kojima robi to dobrze. No, dla mnie przynajmniej, jeżeli chodzi o wciągnięcie, powiem ci, że scena, o której wspomniałeś, czyli prezentacja, to był Guns of, czy nie, on Son of the Patriots chyba wtedy prezentował. To. Bo był Guns of the Patriots i był jeszcze Son of the Patriots, że Słońce Patriotów. Albo mi się już myli, tak? Ale aż sobie bym to za chwilę... Wiesz co? Aż sobie wygooglam, czy ja dobrze mówię. Wolę mieć pewność. W każdym razie, jak dla mnie faktycznie Hideo Kojima jest mistrzem, jeżeli chodzi o tworzenie cutscenek i myślę, że tak naprawdę pierwszy Metal Gear Solid i jego cutscenki... W czasie rzeczywistym, one tak naprawdę dały podwaliny innym twórcom, którzy również, dzisiaj w zasadzie większość cutscenek jest na silniku, bardzo rzadko się spotyka prerenderowane cutscenki, ale tak naprawdę to Hideo Kojima, nie wiem czy on był pierwszy, on to spopularyzował, bo pierwszy w mojej opinii to był Eric Shai, natomiast tutaj wydaje mi się, że on to bardzo spopularyzował i... To była w ogóle też bardzo odważna decyzja przy pierwszym Metal Gear Solid, bo technologia jeszcze nie była na tyle rozbudowana, żeby te kasenki jakoś wyglądały i one tak naprawdę wyglądały. Oczywiście, przypomnijmy sobie, jak choćby wyglądały oczy, czyli te szare elementy po prostu, które symbolizowały oczy. Snake nie miał chyba oczu, bo miał jakoś tak tą, żeby oczy nie było widać, nie? Tą taką bandanę tak miał jakoś suniętą. Czy mówisz o początku, to na początku miał gogle, kiedy wpływał oczywiście do Shadow Moses. Tak, na początku, tak. Tak, ale później on miał takie szare plamki na oczach po prostu. Ja nie wiem, co tam. W każdym razie to było dosyć odważne, powiem ci, bo to był czas, kiedy większość twórców, jeśli nie wszyscy, chociażby Final Fantasy w tamtym czasie, oferowały piękne cutscenki, które oderwane były całkowicie od gameplayu, ale one wszystkie były prerenderowane, nie? Jak najbardziej. No, wspomnijmy choćby intro do Final Fantasy VIII, które po dziś dzień jest genialne i wygląda świetnie. Ale jak najbardziej, ta filmowość, którą Hideo Kojima nam gdzieś tam zaserwował, ona świetnie się spisała. Tak jak mówię, jeszcze wrócę, skończę tylko myśl, bo zaczęliśmy mówić o tym momencie w MGS4, gdzie Guns of the Patriots. Próbowałem sobie jeszcze przypomnieć, o co mi chodzi o Son of the Patriots, ale ewidentnie gdzieś mój mózg się pogubił. Może chodzi o Sons of Liberty. Nie. Nie Sans w znaczeniu synowie, tylko San w znaczeniu słońce. Ale może mi się pomyliło, dlatego że w pewnym momencie tam były te rozdziały. Kojarzysz, że jak się zaczynał rozdział, to była taka wstawka, no był ten jęk. I mi się wydaje, że tam było coś ze słońcem. Ale nieistotne. Chodzi mi generalnie o to, że ja tą 77 minut? 71 chyba. Albo 74, nie pamiętam jeszcze. Mniejsza już o te parę minut 70 po 70-tce. No. Tak, to ja ją oglądałem naprawdę z zapartym tchem i próbuję sobie przypomnieć, bo też MGS4 kilka razy skończyłem, czy ja kiedykolwiek ją przyłączyłem. Może tak, nie pamiętam. Tak czy inaczej, Hideo robi to dobrze. I tutaj cofnijmy się właśnie do MGS-a na pierwsze PlayStation, kiedy, tak jak powiedziałeś, technicznie rzecz biorąc, na dzisiejsze czasy, to jest katorga, tak jak wspomniałem. Zamiast oczu mamy szare plamki, zamiast ust jest jakiś mas. Postaci po prostu kiwają sobie główką, kiedy mówią, nie wiem, czy to pamiętasz, ale tam jest tylko takie prawie jak z South Parka. Natomiast spisało się to, mi to w ogóle, ale to w ogóle nie przeszkadzało, kiedy ja to oglądałem w tamtych czasach. I znowu wracamy do elementów filmowości, czyli mamy odpowiednie kadry, mamy odpowiednie ujęcia kamery, kiedy na przykład na samym początku w hangarze Liquid Snake mamy tą scenę, kiedy jedzie właśnie windą do góry i idzie na lotnisko, więc tam jest dużo takich momentów, które no, tą filmowością jak najbardziej się, powiedziałbym, że przepych jest po prostu w MGS-ie, no ale wspominałem też o kilku innych kwestiach, wspominałem o muzyce, wspominałem o narracji, wspominałem o scenariuszu, który może być mniej lub bardziej filmowy. Tutaj już do Quantic Dream nie ma co wracać, do Davida Cage'a, ale można wspomnieć grę, która była
No z jednej strony myślę, że niepotrzebnie remasterowana i remake'owana kilkukrotnie, grę, którą ja sam powiem, że ja jestem idiotą, który tą grę kupił za każdym razem, przyznaję się jakby bez bicia i pewnie ale mówisz o pierwszym, raz. O pierwszym Metalu? Nie, mówię o The Last of Us. Mówię o The Last of Us. To jest gra... No. Też mam na wszystkie wersje. Oczywiście, ale wiesz co jest najgorsze? Ja, kiedy wychodziła ostatnia część pierwszej części, ja chyba tak to trzeba nazwać, tak? Kiedy wychodził odnowienie, remaster jedynki, najświeższy, ja już powiedziałem sobie, ja nie kupię tej gry, nie ma opcji, żeby po prostu wydać pieniądze znowu na to samo. Po czym pojawił się trailer, który miał release date, opcja zamówienia preordera, to co Bartek, bierzesz? No biorę, wezmę i nie żałuję, wiesz co chodzi. Ja mam do ciebie w ogóle teraz pytanie z twojego podwórka. Z podwórka bijatyk, czy uważasz, że jest jakaś bijatyka, która oferuje filmową narrację? Czy też filmowość? W pewnych momentach tak. Ale nie w pewnych momentach, całkowicie. Całkowicie. Bo wiem, że są wertuje. Ty mnie zaskoczysz jakimś takim... Tak, tytułem, o którym nie słyszał nigdy w życiu. To będzie jakiś starość, który pewnie jest niegrywalny, ale ma jako... Nie, dobra, dawaj, zaskocz mnie, bo... Supreme Warrior. Słyszałeś kiedyś o czymś takim? Nie słyszałeś. Nikt nie słyszał oprócz mnie. Musisz Googlamy. Sobie kliknąć. Googlamy. Jest to bijatyka z perspektywy pierwszoosobowej z aktorami i jest to bijatyka. Tylko widać to jakby z oczu. Widzisz ręce. Jezu, to było na 3DO wydane. Tak. No między innymi na peceta też chyba się to pojawiło, bo ja też na pececie pamiętam, że to widziałem. I to jest faktycznie bijatyka, która jest z perspektywy pierwszoosobowej. Masz aktorów, którzy odtwarzają rolę. Jest to filmowe jak najbardziej i... Ja to właśnie oglądam, jak ty to mówisz. Jest to bijatyka, także Także i tutaj były też próby przeniesienia czegoś takiego właśnie w formę właśnie filmowej narracji, tak? Czyli, bo w tamtym czasie bijatyki, no to tutaj najlepiej sobie wspomnieć Mortal Kombat, dwóch wojowników stoi, tamtej filmowości nie było. Faktycznie absolutnie. To, co powiedziałeś, Tekeny, Soul Calibury mają momenty filmowości. W mojej opinii to są te momenty, kiedy na przykład robimy rzuty i mamy trochę nieinteraktywną cutscenkę, tak, która się odtwarza. W Soul Caliburze tym najnowszym jest na przykład papier, kamień, nożyce, nie? To tam mamy taką scenkę tak, właśnie. To jest bardzo fajny element zastosowany. Tak. Ale powiem ci, że niespecjalnie nawet o tym myślałem, jeżeli chodzi o Tekenie, o samej kwestii rzutów, ale faktycznie, jak to powiedziałeś, to jest troszkę coś takiego, że no przecież to jest moment, kiedy na chwilę tracimy kontrolę, no bo ewidentnie, jeżeli nie wyrwiemy się z rzutu, oczywiście mamy te kilka klatek animacji w zależności od części, niech to będzie na przykład 16-18 klatek animacji, gdzie możemy się wyrwać i po tym czasie ewidentnie nic nie robimy, ale dodatkowo od siódmej części Tekena, ale przecież wcześniej choćby w Street Fightera, kiedy mamy odpalane te tak zwane podwórkowo supery specjale i generalnie ataki specjalne, no w Tekenie doszły w siódemce Rage Arty, no to czy też w Mortalu mamy X-Ray i tak dalej, to są jest filmowe, ewidentnie... Tak? Tak, to są wstawki filmowe, no bo w tym momencie możemy dokładnie odstawić pada. My zawsze na zlotach Tekenowych mówimy, że to jest... Często się odpala Rage Arta tylko po to, żeby móc sobie napić się piwka na zlocie Tekenowym. No to jest twój moment właśnie po to, to jest przerwa. Bierzesz łyk piwka i gramy dalej oczywiście, ale tak... Są to elementy jak najbardziej filmowe. Nawet przez chwilę zastanowiłem się nad reżyserią przecież wielu rzutów, które są kamera w grach. Kamera się zmienia, nie? W Street Fighterze też jest to dobrze zrobione. Kamera na przykład oczywiście. Na twarze najeżdża, nie? Tam tak jest ruchoma faktycznie. Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Ale chciałem, tak troszkę skaczemy, ale myślę, mi się to skakanie podoba. Chciałem na chwilkę wrócić właśnie do tego The Last of Us, bo jak dla mnie tutaj... filmowość w ogóle weszła na zupełnie inny poziom. Jeżeli chodzi o dostarczenie nam historii, po pierwsze bardzo dojrzały scenariusz, a o scenariuszu do tej pory mówiliśmy bardzo mało i myślę, że jest to element filmowości, który warto zaznaczyć, bo nie tylko ujęcia kamery, nie tylko spektakularność będzie filmowa. Filmowy może być absolutnie scenariusz i stąd wspominałem o m.in. Heavy Rain. Tutaj elementy filmowości do kina noir mógłbym oczywiście wspomnieć LA Noir, który te elementy filmowości i badania animacji twarzy miał świetnie rozwiązane, a The Last of Us, jak dla mnie, on
czy też ono scenariuszem stoi, ale nie tylko, zbudowaniem postaci, odegraniem tych postaci, do tego dorzućmy jeszcze aktorów głosowych, którzy zrobili w moim mniemaniu fenomenalną robotę, nie tylko grając głosem, ale jeżeli spojrzycie sobie, czy ktokolwiek z was, jeżeli odpalicie sobie sesję motion capture i zobaczycie, ile pracy oni w to włożyli, to naprawdę później się zwraca na ekranie pod postacią tych cyfrowych postaci, ba, pamiętam, że i to jest bardzo fajna scenka, może gdzieś uda się przebitkę z tego też zrobić, że był moment z zakończenia The Last of Us 1, gdzie Joel ma zabrać... Ellie. Przypomnij mi. Ellie. Ma zabrać Ellie ze stołu, pod koniec gry oczywiście, ze stołu operacyjnego i oni zrobili taką zagadkę, no nie zagadkę, zrobili taką zagrywkę w stronę aktora odkrywającego Joela, że nagle tam zaczęli śpiewać i on zaczął to kontynuować. Tylko nie pamiętam już teraz, kto zaczął śpiewać, ale zupełnie oderwane od rzeczywistości, fajnie wyszło. Więc koniec końców właśnie istota scenariusza, to jak dojrzały może być scenariusz i jak przenieść nas w klimat filmowy i oderwanie od rzeczywistości, tą imersję, którą tak bardzo lubimy w grach, może zrobić niesamowitą robotę, a tutaj chciałbym właśnie dodać jeszcze kwestię muzyki, bo muzykę The Last of Us zrobił, jeżeli dobrze pamiętam imię, Gustavo Santaolalla. Oczywiście jego brzmienia zostały wykorzystane też w serialu The Last of Us, w drugiej części oczywiście. Gustavo Santaolalla, on zrobił też muzykę do takiej nieoficjalnej trylogii Inaritu. Inaritu jest to reżyser. 21 gram, Babel i Amores Perros. I powiem szczerze, że jak tylko usłyszałem w ogóle pierwszy zwiastun do The Last of Us, ja od razu wiedziałem, kto to jest. I on ma taki specyficzny klimat, jeżeli chodzi o Gustavo Santaolalla. Tego brzmienia, które są smutne, które są takie trochę niechciane w pewnych momentach, no bo mamy smutek, mamy rozpacz, mamy taką bezradność, ale też chwytające za serce, razem z tym scenariuszem, razem ze światem przedstawionym i z wszystkim innym, co dzisiaj żeśmy omówili, sprawia, że The Last of Us faktycznie po dziś dzień uważam za jedną z lepiej zrealizowanych gier z tymi wszystkimi filmowymi sznytami, mimo tego, co zaznaczyliśmy, to nie jest gra, która zabiera kontrolę graczowi w wielu momentach. Okej, są dłuższe sceny, ale poza tym, kiedy gram w The Last of Us, czuję się bardziej filmowo de facto, niż kiedy gram w Heavy Rain. Tylko zauważ, The Last of Us jest bardzo ciekawym przykładem, bo faktycznie tutaj ta filmowość jest bardzo podkreślona, ale zauważ jedną rzecz. The Last of Us jest grą singlową, jest grą liniową i jest grą, która nie pozwala ci się cofnąć. To znaczy, jak już przejdziesz kawałek, nie możesz się nigdy cofnąć. Przez to twórcy mogą bardzo precyzyjnie prowadzić historię. To nie jest tak, że będziesz w lokacji i będziesz w tej lokacji 30 godzin. Będziesz w tej lokacji 10 minut i idziesz dalej. Dzięki temu ta narracja jest cały czas jakby płynna i cały czas masz wrażenie, że coś się dzieje. Zauważ też konstrukcję samej gry, jeżeli chodzi do Last of Us, to na początku mamy to rozwinięcie, czyli mamy to Joela, jak jeszcze z tą córką tam jadą tym samochodem i z tym swoim... Tak, budowanie emocji, kotwica jest, emocjonalna tak, zaszczepiona jakby, graczowi. To jest bardzo filmowe, bo właśnie tak, daje ci tą kotwicę emocjonalną, żebyś się zżył z bohaterami, tak? Nagle przenosisz się już do świata, gdzie ten grzyb już tam faktycznie, tam, nie, jakie to było, nie wiem, jakie to było miasto na początku. W każdym razie mamy taką sytuację, że on idzie nie przez pamiętam. To miasto, widzi tam tych ludzi, że niektórych tam zabijają, następują te wybuchy. Wybuchy, oczywiście. Tak, ale to też jest jakby narracyjnie, to jest jeszcze, to już jest gameplay, bo już możesz chodzić, ale to jest tak naprawdę interaktywna cutscenka, w której ty uczestniczysz, tak? Możesz sobie chodzić faktycznie, ale wydarzenia, które się dzieją, nie masz jakby na nie wpływu, musisz, je po prostu oglądasz z perspektywy w tym wypadku trzeciej osoby. I faktycznie The Last of Us jest bardzo filmowe, ale tutaj wynika to z tego, wydaje mi się, że przede wszystkim jest to gra singlowa, która troszkę za rączkę cię prowadzi przez całą historię. Że nie daje ci tej swobody. Zauważ, że większość gier filmowych, o których mówimy, nie masz tej swobody. Heavy Rain tak naprawdę nie masz żadnej swobody. Musisz zrobić to, co ci twórca narzuca, bądź to, co tam ci cutscenki, czy tam quick time events, które ci narzucają i dzięki temu jest zachowane tempo akcji, nie? Jeżeli weźmiesz sobie taki pacing, o którym często wspominałem. Jeżeli weźmiesz sobie takie Assassin's Creed'a, ma bardzo fajne cutscenki, ale tak naprawdę przez to, że gra jest ogromna, że jest z otwartym światem, ty masz wpływ na to, jak ta historia się toczy. Przez to
sama ta historia, czyli ten core, który twórcy przygotowali, czyli ten sam trzon fabularny, on tak naprawdę gdzieś się rozmywa. On gdzieś tam jest, gdzieś z boku, ale jesteś zajęty otwieraniem skrzynek, zbieraniem jakichś tam dupereli i przez to tak, jakby... imersja schodzi na zupełnie drugi plan. Tracisz tą właśnie kotwicę z bohaterem, nie? Mhm. Także tu są takie... I wiesz co? To jest właśnie fajnie, że w ogóle o tym wspomniałeś, bo dla mnie właśnie, kiedy wspomniałeś o Assassin's Creed, to jest bardzo podobnie, jak ja wspomniałem o Skyrimie. Są tam elementy, są momenty, gdzie na chwilę możemy się tak poczuć, ale poza tym w całej grze, no właśnie nie. Czyli bardzo podobnie w Assassin's Creed. Możemy odegrać w cudzysłowie pewne scenki, możemy zainicjować tą filmowość, mimo że elementy filmowości na przykład pojawią się w Assassin's Creed, choćby w walce, gdzie mamy to nawiązanie do starych filmów, gdzie mamy 5-10 przeciwników, ale każdy po kolei podchodzi, tak mają kolejkę, no tak? Jakby oni nie umieją poruszyć się naraz. Psychologia tłumu w tym momencie się wyłączyła. Mamy kolejkę, teraz ty pójdź, ty zgin, teraz ty pójdź, dobra, teraz ty, ja, o dobra, to ja idę, ja zginę i teraz kolejny. Co nie? Zapraszamy. Więc jak najbardziej. No dobra, ale poruszyliśmy te gry, które były powiedzmy bardziej realistyczne, chociaż może też nie zawsze, ale przecież nie tylko filmowość opiera się na tych kwestiach. Mamy przecież też film animowany. I to jest rzecz, która dla mnie jest bardzo ciekawa, bo ja pamiętam, że przy którymś z podcastów wspominaliśmy choćby tutaj takie starocie, może nie ogromne starocie, ale troszkę starocie wymienię, jeżeli chodzi o 2D. Wspominaliśmy o Księdze Dżungli, o Królu Lwie, o takich starszych tytułach, które są bardzo mocno, po prostu są oparte na animacjach disneyowskich, czy też innych. I nie są to gry, czy też gatunki, które umarły po dziś dzień, bo ja cały czas świetnie wspominam i lubię wracać, nie wiem, czy grałeś Ori and the Blind Forest, no i oczywiście później druga część. Jak dla mnie fenomenalne wykorzystanie animacji. Faktycznie, kiedy, ja pamiętam pierwszy raz, kiedy obejrzałem trailer w ogóle do Ori and the Blind Forest, wykorzystanie po pierwsze świetnej animacji, która jak dla mnie, no, to jest wykorzystanie tego, co by oglądać na ekranach, jeżeli mówimy o animacjach dla dzieci, czy też dla doroślejszego, dojrzałego widza. Taki klimat absolutnie mi pasuje. Wykorzystanie muzyki nagranej przez orkiestrę, co niesamowicie podbija klimat i w pewnych momentach to jest troszeczkę, ja też nie bez powodu wspominam o tych starych grach, typu właśnie Król Lew, czy Tarzany, czy cała reszta, czy Księga Dżungli, bo one oferowały dla mnie bardzo podobne odczucia. Zaczęliśmy zresztą od Dragon's Lair, który jest animacją, tak? I to jest ciekawa rzecz, że nie tylko filmowość musi się nam wiązać z filmem takim klasycznym. Może się też przecież wiązać, czy też kojarzyć i być odgrywana na zasadzie filmu animowanego. No właśnie, ja mam tutaj, z tym się zgodzę oczywiście, Ori i te wszystkie tak zwane cinematic platformery jak najbardziej, aczkolwiek powiem ci, że z akurat Królem Lwem i Księgą Dżungli nie bardzo odczuwałem tą filmowość, bo gra jest za bardzo, wydaje mi się, schematyczna, żeby coś takiego przedstawić. Bardziej może bym się tutaj skłaniał ku Aladdinowi, który miał bardzo fajną animację i który naprawdę był, ale tego było za mało. Jak dla mnie tego było za mało i to było za często powtarzalne i często schematyczne. Natomiast jedna gra mi przypomina się z takich, można powiedzieć, no z takich najbardziej znanych cinematic platformerów, czyli Heart of Darkness. Pewnie miałeś okazję grać. Tak. Gry również od Erika Shai. Gra, która obok że sterowałeś ludkiem. Dla mnie zawsze cinematic platformery to coś się dzieje w tle. Masz na pierwszym planie ludka, który sobie biega, skacze, ale w tle coś się dzieje. Akurat Heart of Darkness bardzo fajnie to pokazywał, ale właśnie też Ori tutaj też się zalicza. No tych cinematic platformerów jest dosyć dużo. Limbo chociażby. Oj tak, ale jak powiedziałeś o rzeczach w tle i tamtych czasach, no to od razu przecież Ape Exodus i Ape Odyssey. No Ape, tak. Świetne 2,5 platformy. Tak. 2,5D platformer. I też to łączyło się oczywiście też z cutscenkami, bo tak naprawdę Heart of Darkness miał fantastyczne cutscenki, również obydwie części Abe'a miały też te świetne cutscenki, które się pojawiały. Natomiast no faktycznie... Abe dorobił się nawet teledysku, tak? Przecież to był, kto to był? Music Instructor. Czasy tańczenia breakdance'a. A tak, było coś takiego. No, teraz mi przypomniałeś, co to było? Faktycznie. Czekaj, czy to było Get Freaky? Get Freaky. Także te cinematic platformery, one nadal wychodzą, chociażby ostatnio
Znaczy ostatnio, może nie ostatnio, ale z takich najnowszych części, na przykład Little Nightmares, nie wiem, czy miałeś okazję zagrać. To Tak. też właśnie takie gry, gdzie gdzieś tam w tle coś się dzieje, nie? I faktycznie ta filmowość, zauważ, że ta filmowość łączy się zawsze z jednym elementem. Takie mam wrażenie, że są to rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli. Że ta filmowość, muszą to być jakieś elementy, które są nieinteraktywne, żebyśmy jakby wzięli to jako filmowe. I to w każdej grze, tak? Nawet w tym Tekenie. Moment, którym... Tak. Nie, kontynuuj, bo ja już mam myśl, ale chcę, żebyś skończył swoją. Okej. W każdym razie mam wrażenie, że właśnie ta filmowość polega na tym, że w którymś momencie jest zabierana graczowi możliwość interakcji z danym obiektem, bądź możliwość ruchu kamerą i jakby twórca przejmuje kontrolę nad tym i to jest moment, kiedy właśnie ta filmowość, wydaje mi się, jest podkreślona. W cinematic platformerach są to elementy tła, na które nie mamy znaczenia, które po prostu się gdzieś tam dzieją. I myślę, że to jest problem, że to jest właśnie to, przez co patrzymy przez ten pryzmat, bo dla nas kino nie jest interaktywne. Film nie jest interaktywny. I może właśnie mimo dlatego, prób. Może właśnie mimo tego szukamy właśnie w grach tych elementów kinematografii nieinteraktywnej i przez to uważamy, że to właśnie są, że ta filmowość jest właśnie podkreślona tym, że jest to tak jak film, że oglądasz coś, ale nie masz na to wpływu. Nie sposób się nie zgodzić, wiesz, bo zahaczyłeś tu o kilka ciekawych elementów, natomiast szybki off-top, zanim wrócę do tej myśli, bo jak zacząłeś o tym mówić, zacząłem szukać w głowie rzeczy, które próbowały, czy projektów, które próbowały łamać to wszystko, co teraz powiedziałeś. I tak jak szukam, tego jest bardzo mało. Z najświeższych rzeczy, bo oczywiście mówimy o eksperymencie, nazwę to eksperymentem w kinie, gdzie mieliśmy do wyboru właśnie dwa guziki, bardzo stary temat, ale z najnowszych rzeczy, które w ogóle podchodzą mi, gdzieś tam przychodzą mi na myśl, to jakiś czas temu Black Mirror próbowało oczywiście tak podejść, gdzie był taki interaktywny film, nie pamiętam, tam parę godzin chyba trwał ten odcinek. Tak, dokładnie, gdzie mieliśmy możliwość, no ale tam wiem, że niektórzy przez jakiś czas w branży było takie, czy to jeszcze film, czy to już gra, no z mojej perspektywy, no nie, to był po prostu film interaktywny. W ogóle nie brałem pod uwagę, że to jest gra, ale niektórzy mieli zacięcie, natomiast nie widzę, żeby ktoś mimo prób, mimo że nie wiem, czy jest ich dużo, bo z ostatnich lat, tak jak mówię, tylko Black Mirror mi przychodzi na myśl, to nie widzę, żeby ktoś jakoś specjalnie próbował to łamać, a wracając do gier, prędzej widzę, że gry próbują mieć te elementy filmowości niż na odwrót, mimo że oczywiście adaptacje gier się pojawiają i czasami te elementy charakterystyczne dla gry w filmie się pojawią. Wspomnijmy tutaj choćby Duma, gdzie najlepsza część tego filmu to jest ile, półtora minutowa? Czy tak, tam końcówka, duży... nie? Tak, sekwencja, kiedy mamy wyciągnięte rotem z filmu, tak, jest tak. Świetna, cała reszta filmu mogę nie oglądać, sekwencja jest spoko. Natomiast no, nie jestem w stanie się z tobą nie zgodzić, bo myślę, że to jest całkowicie naturalne, że tutaj patrzymy tak samo na ten temat, tak samo jak jest w kinie, gdzie to reżyser decyduje o tym, co nam pokazać, to on wybiera kadr i oczywiście jeżeli zrobi to dobrze i nie zapominajmy o wszystkim, co tutaj powiedzieliśmy, kadr kadrem, pokazanie nam odpowiednich elementów, często podpowiedzi w zależności od gatunku, często konkretnych aktorów, gra światłem, te smugi światła, które często są świetnie wykorzystywane, elementy związane z dekoracją na planie filmowym, z tym, ze strojami, które są nam prezentowane, z konkretnym elementem, który został pokazany, uzupełniony o klimat budowany przez to, co powiedziałem, plus muzykę, czasami grę ciszą, dźwięki otoczenia, to wszystko sprawia, że w jakiś sposób tą scenę odbierzemy. I gry, jeżeli chcą być filmowe, muszą o to zahaczyć. One w mojej perspektywie, tak jak nawet wspomnimy tytuły, o których tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, one potrafią świetnie rozwinąć to, czym dysponuje kino, dając nam czasami ułudę interakcji, czasami jakąś faktyczną interakcję. Ba, zauważmy, że często w grach, które niech to będą tak na pierwszą myśl,
Bayonetta na przykład. Totalna abstrakcja odnośnie tego, co teraz mówimy, totalna odskocznia, ale są momenty, gdzie odpowiednie zagrania, czy też Devil May Cry na przykład, na chwilę, totalnie chwilę, tak jak w Bijatykach, o których mówiłeś, zabiorą nas na filmową scenkę, filmową wstawkę, filmową akcję, która się rozegra przed naszymi oczami, by znowu wrzucić nas w wir walki i tą imersję filmową całkowicie porzucić. Więc w mojej perspektywie gry rozwijają to, co daje kino, bo mają taką możliwość, coś, czego kino przynajmniej na chwilę obecną może nie ma, a być może nie umie zaimplementować, ale to w moim mniemaniu jest świetne, bo daje nam dobre rzeczy z obydwu światów. Z jednej strony muszą być ograniczenia, no bo jak sam powiedziałeś, nie sposób jest dać ci wolną rękę, całkowicie wolną kamerę i wolność poruszania się po świecie, przynajmniej na chwilę obecną, a może jest to coś, o czym nie wiemy, a wy coś takiego znacie, żeby tą filmowość zachować. Natomiast jeżeli spotkamy się gdzieś w połowie, czyli sięgniemy po to, co najlepsze z kinematografii i damy odpowiednie mechaniki w grach wideo, jesteśmy w stanie zaserwować fenomenalne, filmowo-growe doświadczenie, które sprawia, że jesteśmy w gdzieceni fotel, nawet jeżeli to będzie tylko i wyłącznie jednorazowe doświadczenie. No tak, tutaj dobrze, ładnie to podsumowałeś. Ja tylko rozwinę, bo Bandersnatch nie jest jedynym interaktywnym filmem. Są jeszcze, przynajmniej ja o dwóch wiem, o trzech, ale nie polecam, bo pierwszy to jest SpongeBob, drugi to jest Dzieciak rządzi, wiem, bo Olivier gra, i trzeci to jest Minecraft. Okay. I wszystkie te filmy są oczywiście na Netflixie i można sobie, te są takie interaktywne właśnie jak Bandersnatch, tego typu rzeczy. Więc Netflix jakby troszkę poszedł w tą stronę, aczkolwiek nie jest to za bardzo rozwijane i widać, że to jest bardziej skierowane dla najmłodszych. A sam Black Mirror, faktycznie Bandersnatch, był ciekawym eksperymentem, troszkę wpisującym się w samą mitologię Black Mirror, ale jak widzisz, nie do końca dalej to zostało pociągnięte. No klasyka, skoro się nie sprzedaje, no tak. To w takim razie darujmy sobie, było fajnie, ale... Niemniej, wydaje mi się, że ogólnie gracze jako osoby, które mają styczność nie tylko z kulturą samej gry, ale i z filmami, z serialami, lubią filmowość w grach. Bardzo często jest to krytykowane, że skrypty, że to, że tamto. I jasne, za drugim razem może to już takie fajne nie jest, ale za pierwszym razem ma to wbijać w fotel, masz to zapamiętać, ma to być po prostu coś niesamowitego, niesamowite doświadczenie, i w większości wypadków faktycznie jest. Jednak no to jest tak trochę jak kino. Gdy drugi raz oglądasz ten sam film, on już nie jest tak dobry, bo już wiesz, co się stanie, nie? No chyba, że dokładnie. To są Gwiezdne Wojny, no to wtedy jest zawsze fajne, wiadomo. ale w większości wypadków to jest tak, że jak oglądasz drugi raz, no to już nie ma tej niespodzianki, nie ma tego twistu, który zrobił ci mindfucka i już jakby nie masz tego. I tak samo jest z grami, tak? Myślę, że ta filmowość za pierwszym razem robi wrażenie i robi to dobrze. Natomiast no faktycznie, tak jak wspomniałeś tutaj, jak platynowałeś Heavy Raina, też platynowałem, także wiem, wiem, że niektóre te sceny i oglądanie ich kolejny raz to była droga przez mękę i faktycznie to było męczące. Jak się pomyliłeś na autostradzie. Tak. Ale za pierwszym razem, jak przechodziłeś, to był sztos. To był sztos. Tak. Ale za drugim razem. I może to razem wystarczy. Już, tak, i właśnie może to właśnie te gry. Ja zawsze mówię, że te gry od Supermassive Games, gry od Davida Cage'a, to są gry na raz. Nie warto ich platynować, bo jakby odziera to całą tą historię i pokazuje też jej jakby niedociągnięcia. No i też zaczyna nużyć, nie? Nużyć i nudzić. Natomiast jednorazowe przejście jest takim odpowiednim, wydaje mi się, doświadczeniem. Oczywiście można sobie zagrać za kilka lat, jak się zapomni, ale właśnie platynowanie takich tytułów to jest jednak mordęga. To jest mordęga, tak. 100% się zgadzam. Bo nawet gdybyśmy poszli w jakieś skrajne, wspomniałeś o kinie, nawet jeżeli pójdziemy w jakieś skrajne przypadki, gdzie mamy filmy, które obejrzane drugi raz odkrywają dodatkowe karty, czyli na przykład mamy otwarte zakończenie albo zagadki w trakcie filmu. Okej, ale to nie jest clue, tak? To nie jest główny nurt, to są przypadki i one czasami się świetnie sprawdzają. Takie filmy są, takie gry też będą, ale tak jak powiedziałeś, no platynowanie Heavy Rain jest świetnym przykładem. Jak trzeci raz widziałem scenę miłosną, która jest tak...
Tak, które jest tak cringe'owa, że nie da się tego znieść po prostu. No to ja po prostu wychodziłem w tym momencie, tak? Jak platynowałem, powiedziałem przed chwilą i zapomniałem, scena na autostradzie, gdzie masz tę serię quick time eventów i nagle się zapomniałem, mówię, dobra, wczytaj jeszcze raz od początku, on podjeżdża tak na tą most na autostradzie, patrzy w prawo, odpala wideo, ty musisz to przesłuchać po raz któryś ram i dopiero wpadamy na autostradę. Więc tak, to męczy, ale cóż, no poza tym, co możemy powiedzieć poza tym, żeby że chyba powtórzymy, są gry, które robią to świetnie, są gry, które potrafią dać nam niesamowite doświadczenie, dokładnie tak samo jak filmy i tyle. Jak dla mnie to się też wiąże z tą taką kulturą od dłuższego czasu, bardzo mocno, czy też coraz głośniejszą, przynajmniej w moim odbiorze, że przeliczamy gry na godziny zabawy, a nie zawsze to musi być dobry przelicznik, bo jakość... W moim mniemaniu to jest stare przysłowie, jakość ponad ilość i 100% się zgadzam, gra może być krótka i tak ktoś może powiedzieć, ale są skrajności, są granice, tak, i każdy z nas ma ją indywidualną, no nie oszukujmy się. Natomiast jeżeli zaserwujesz mi, ba, nawet wejdźmy do mojego ulubionego gatunku Souls-like'i, Sekiro jest grą, którą przeszedłem najmniej razy, mam najmniej godzin w Sekiro, a uważam to za jedno z najlepszych doświadczeń, jeżeli chodzi o Souls-like'i, przez sposób, w który poprowadzili tą grę, więc wybiorę, dużo bardziej wybiorę jakość nad ilość i no, wam też ewidentnie radzę pójść w tą stronę. Pozostaje mi tylko zgodzić się tutaj ze słowami Barta. Jestem ciekawy, jak wy zapatrujecie się na filmowość w grach. Czym jest dla was filmowość w grach? Jak ją widzicie i czy ją po prostu lubicie? Możecie rzucić jakieś swoje przykłady i przemyślenia w komentarzach. Chętnie z Bartem przeczytamy. Niemniej, będziemy... myślę, że tutaj to podsumowanie, które powiedziałeś, swój monolog jest wystarczający, żeby zamknąć ten podcast. Jak dla mnie rozmowa była świetna, aczkolwiek ja bym cisnął dalej w te FMV-ki, bo ja to mówię, ja nagrałem kilka godzin materiałów o filmach FMV, także ja jestem, wiesz, tutaj... Wiesz co, Krzychu? To ja mam taki pomysł, co nie? My skończymy zaraz oficjalnie nagranie, ja możemy jeszcze siedzieć, gadać i będziemy to nagrywać, co nie? Jeżeli jakimś cudem wyjdzie nam z tego dodatkowy materiał, to za jakiś czas, albo w formie bloopersów, albo w formie czegoś, może poleci. Są to rzeczy, które ja uwielbiam, faktycznie, to filmowość. Zresztą do dziś powiem ci, mam tak, że zawsze oglądam intra, nigdy nie przerzucam intr w grach. Wiem, że są osoby, które tego nie oglądają i nigdy nie przerzucam kredytów na końcu. Człowiek kultury, szanuję. Tak, oglądam zawsze do końca, z szacunku dla twórców, ale też szukam polskich nazwisk, jak 99% osób, które ukończyły gry i oglądają kredyty. A z czego to wynika? Z czego wynika oglądanie kredytów? Bo w latach 90. bardzo często w grach po końcu kredytów była jeszcze ukryta cutscenka. I jeżeli ją przerzuciłeś kredyty, to tej cutscenki nie widziałeś. O, dokładnie tak. I tak było. Dobra, moim rozmówcą był ponownie Bart Jakubczyk, bardzo fajnie mi się rozmawiało. Wzajemnie, no i jak zawsze prowadzącym, bardzo przyjemnie prowadzącym był Krzysztof Energik Micielski. A to był kolejny odcinek źle nazwanego podcastu Gralogii. Mam nadzieję, że wam najgorszy się podobał. Najgorszy podcast. Najgorszy podcast na świecie. Dajcie znać, jeżeli macie jakieś pomysły, co chcielibyście może usłyszeć. Mamy tych pomysłów sporo i Bart ma taką listę, którą odzyskał, bo ją skasował, ale ją mamy z powrotem. Ale jeżeli macie jakieś pomysły, czym byśmy mogli się zająć w przyszłości, bądź dorzucić do naszej listy, możecie podać w komentarzach, chętnie się z nią zapoznamy. Tymczasem to tyle. Jak najbardziej. Pozdrawiam was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.